Dzień dobry, mamy dzisiaj przyjemność gościć Grzegorza Ćwicha, osoby chyba, której w środowisku nacjonalistycznym przedstawiać nie musimy, ale no jak tutaj będą ktoś oglądał wykład, Grzegorz jest wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Niklot. Porozmawiamy dzisiaj o drogach i bezdrożach polskiego nacjonalizmu, a ja oddaję Grzegorzowi głos. Dziękuję za zaproszenie przedstawicielom łódzkiego Niklota, przedstawicielom organizacji Legion. Jak rozumiem, to spotkanie, to ten wykład, prelekcja, jak chcecie to nazwać, ma być takim wstępem do jakiegoś tam szeregu działań, które mają aktywizować łódzkie środowisko. Więc ja sobie pomyślałem, że jeżeli mam coś tam powiedzieć o nacjonalizmie, to powiem, co nam się udaje, co nam się nie udaje, w którym miejscu jesteśmy i w którym miejscu możemy być, jeżeli byśmy podjęli określone działania. I zanim przejdę do samego meritum, sobie jakiś tam plan spisałem. Natomiast to jest plan punktowy, więc prawdopodobnie będę troszeczkę improwizował, ale myślę, że tylko trochę. Jakby dwie uwagi. Po pierwsze, ja nie ukrywam, że ten wykład będzie dość krytyczny wobec polskiego nacjonalizmu, bo myślę, że wszyscy mamy świadomość, że ten nacjonalizm i kadrowo, i pod względem możliwości wpływu na rzeczywistość jest w odwrocie. Po drugie, opisywane przeze mnie rzeczy, to co tam chcę opowiedzieć, to co chcę zauważyć, ma charakter pewnych procesów, tak? To znaczy, jeżeli będę na przykład mówił, że coś się dzieje, to będę często dopowiadał, ale to się powoli zmienia, ale to się powoli odwraca, etc., bo wszyscy mamy świadomość, że to generalnie sądząc po twarzach, większość ludzi trochę w tym środowisku jest, więc wie, że jakkolwiek by źle nie było, to jednak jakiś tam progres czy rozwój jest. Ja bym zaczął może od takiego trywialnego pytania, trywialnej kwestii, co właściwie nam się udało zrobić jako nacjonalistom przez ostatnie, nie wiem, 14 lat załóżmy, od pierwszego dużego marszu niepodległości, 13,5 roku, a co nam się nie udało zrobić. To, co nam się udało zrobić według mojej opinii i takiego porównania też będę się pewnie często powoływał na porównania z innymi państwami, z innymi częściami Europy, jednak fakt, że ten nacjonalizm funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Jakkolwiek by nie był skarlały, jakkolwiek by nie był efemeryczny i źle przedstawiany, to jednak cały czas w przestrzeni publicznej, czy tak wprost, czy w pewnym podtekście funkcjonuje idea narodowa, zarówno rozumiana jako po prostu polski nacjonalizm, jak i generalnie jako polityczne odwołanie się do narodu. Ja nie mam tej wątpliwości, że w dużej mierze zrobiliśmy to my, ponieważ kazus Marszu Niepodległości, tego ile Marsz Niepodległości odwrócił jakikolwiek Marsz Niepodległości, przede wszystkim dał duże możliwości, których nie wykorzystaliśmy. Natomiast nie ukrywam, że chyba fakt, że ten nacjonalizm cały czas jest gdzieś obecny, to są państwa, gdzie tego nacjonalizmu w gruncie rzeczy już nie ma, to jednak jest pewien dla nas sukces. Natomiast fakt też, że mamy formalne struktury, że jednokrotnie są to struktury, tak jak w przypadku Obozu Narodowo-Radykalnego czy Stowarzyszenia Niklot, to są struktury, które funkcjonują kilkadziesiąt lat już. To też jest wbrew pozorom bardzo duży sukces, bo jak porównamy sobie to z sytuacją we Francji czy w Niemczech, gdzie stowarzyszenia i organizacje, stowarzyszenia nacjonalistyczne są delegalizowane nieraz po pół roku działalności, gdzie ludzie są wyrzucani ze swoich lokali, gdzie mają regularne wjazdy prewencji, policji na swoje centra kultury, no to jednak jest to w jakiś sposób element, który trzeba podkreślić. Natomiast niestety nie udało nam się dużo więcej niż się udało. Przede wszystkim nie stworzyliśmy ani szerokiego ruchu politycznego, rozumianego jako ruch bezpośrednio nacjonalistyczny, narodowo-radykalny. O ruchu narodowym jako partii powiem troszeczkę dalej, natomiast ja nie zaliczam ostatecznie ruchu narodowego, chociażby ze względu na współtworzoną przez niego partię, konfederację do środowiska narodowego. Nie stworzyliśmy ruchu społecznego, rozpoznawalnego takiego ruchu, który Polacy traktowaliby, czy rozpoznawaliby i traktowali jako coś faktycznie realizującego interes wspólnoty narodowej. W gruncie rzeczy nie mamy rozpoznawalności, to znaczy poza środowiskiem, poza organizacją, przypuszczam ONR, która jest traktowana jako taki trochę straszak, to znaczy każdy zły nacjonalista jest w mediach przedstawiony teraz jako ONR-owiec. Większość ludzi nie kojarzy nas, środowisk i inicjatyw, a przecież mamy ich trochę. Jest nas generalnie rzecz biorąc dość mało, mamy tych struktur też niewiele i przede wszystkim nie wykorzystaliśmy szans. Te szanse były. Były w Marszu Niepodległości, były też w działaniach okołomarszowych. Bo jeżeli mówimy o tym, co się udało, to wydaje mi się, że udała się jeszcze jedna rzecz. W roku 2014 i 2015
udało nam się, wydaje mi się, że to trwa do dzisiaj, utrwalić w Polakach w bardzo dużym stopniu niechęć wobec masowej imigracji. Ja wiem, że ta masowa imigracja, zwłaszcza z krajów obcych nam kulturowo i etnicznie, ma miejsce i się rozwija niestety. Natomiast jeżeli porównamy sobie, jak kiedyś próbowałem to zrobić, moment, kiedy ten temat w ogóle się pojawił w roku chyba 13-14, kiedy jeszcze poprzedni rząd Platformy był u władzy, to poparcie imigracji było na poziomie 60%. Kiedy miały miejsce szerokie protesty organizowane wtedy właśnie przez Ruch Narodowy, czasem WONR, i generalnie kiedy ten temat też został jakby wepchnięty PiS-owi do publicznej debaty, to te proporcje się odwróciły, to znaczy 50-60% Polaków stała się trwale antyimigrancka i generalnie do dzisiaj ten sprzeciw wydaje mi się jest całkiem mocny. Natomiast nie wyciągnęliśmy wniosków tego, co zrobiliśmy, dlaczego nam się to udało, dlaczego to się powiodło. Nie mamy na pewno swoich NGO, porównując nas i na przykład naszych przeciwników politycznych, ideowych ze strony skrajnej lewicy, to oni mają swoje stowarzyszenia, mają swoje związki zawodowe, wydawnictwa, swoje spółdzielnie i szereg innych inicjatyw. Mamy też jakieś zaczyny tego typu rzeczy, ale w stopniu bardzo niewielkim. I też jeżeli mówimy o nas i o lewicy, bardzo często pojawia się taki argument u nas, że wystarczyłoby właściwie robić to samo co lewica i jeśli chodzi o ich na przykład narrację czy sposoby działań, i my będziemy mieli to samo. To znaczy, to nie do końca tak. To znaczy, w tym momencie nie prowadzimy ze skrajną lewicą, tą lewicą podważającą tożsamość i świadomość człowieka, konfliktu symetrycznego. To znaczy, nie mamy takich samych możliwości i praw, mówiąc kolokwialnie, w tym systemie politycznym, co oni. I my musimy startować tym samym, czy startujemy de facto, w tym samym miejscu politycznym, organizacyjnym, co oni w roku, czy po przełomie ustrojowym. No właśnie, mówię o Marszu Niepodległości. Marsz Niepodległości zmienił bardzo dużo. Znaczy, Marsz Niepodległości, pamiętam ten okres przed marszem, kiedy rządziła już Platforma, kiedy generalnie rugowanie wszelkiego odniesienia na scenie politycznej do wspólnoty, do jakichś takich interesów ponad indywidualnych było daleko posunięte. I też generalnie rugowanie historii, wtłaczanie tak zwanej pedagogiki wstydu. Marsz Niepodległości to w dużej mierze zmienił. To znaczy Marsz Niepodległości wypromowany w dużej mierze przez Gazetę Wyborczą. Ja doskonale pamiętam rok 2010, gdzie naprawdę większość moich znajomych poszło na ten marsz tylko dlatego, że był krytykowany przez środowisko lewicowo-liberalne. Tak naprawdę odwrócił tę sytuację. Żołnierze wyklęci stali się nie tylko popularni i rozpoznawalni jako zjawisko historyczne, ale stali się tematem koszulek. Na tych koszulkach zaczęliśmy mieć i generalnie wszelkiego rodzaju wizualizacji takiej obrazkowej, zaczęliśmy mieć polskie postaci historyczne, bitwy, różne zjawiska, zaczęliśmy być dumni z husarii. Z tego się można śmiać oczywiście, natomiast myślę, że ci, co mają dzieci, to woleliby, żeby ich dziecko miało, prawda, na koszulce już tego husarza, niż na przykład pana Floyda, tak, czy Che Guevara. Więc jakkolwiek politycznie nie wykorzystaliśmy, bo nie byliśmy przygotowani na wykorzystanie popularności Marszu Niepodległości. To trzeba sobie powiedzieć, że środowisko narodowe, nacjonaliści, kiedy dostali ten ogromny dopływ ludzi, nie wiedzieli, jak to zagospodarować, jak to przekierować, a jednocześnie zaprezentowali bardzo często poziom ideologizacji, takich wewnętrznych sporów i hermetycznego przekazu, który dość szybko ludzi odrzucił, który sprawił, że ludzie generalnie zaczęli na ten marsz chodzić, natomiast bardzo często tych ludzi przejęły środowiska liberalne, które się nazywają wolnościowymi, Konfederacja, Korwin, nie wiem, Wippler, Braun i tego typu dziwne osoby. Jeżeli mówimy o nacjonalizmie, o tym, co się udało, co się nie udało, to może w ogóle należałoby zadać sobie pytanie, co jest dzisiaj celem nacjonalizmu? To znaczy, co my jako nacjonaliści, jako środowisko, które odwołuje się do idei narodowo-radykalnej w ten czy inny sposób, powinno robić? Jakie są nasze główne, takie strategiczne cele? Mi się wydaje, że po pierwsze jest to narzucenie naszej narracji, właściwie kontrnarracji. Jeżeli mamy narrację obecnie bardzo dzisiaj o indywidualizm, o liberalizm, o tak zwane prawo człowieka, mówiąc tak kolokwialnie, rób ta co chce, no to my musimy starać się narzucić narrację wspólnotową i narrację, która mówi, że należymy do pewnej wspólnoty i to ma też pewne obowiązki. Musimy starać się tworzyć jak najwięcej elementów, które wpływają na ludzi.
znaczy działania, które robi nacjonalizm dzisiaj właściwie. Myślę, że dotyczy to także środowisk, które ja tworzę, czyli Niklota i jeszcze do niedawna Szturmu, który obecnie jest trochę w stanie hibernacji. To były działania do wewnątrz. Natomiast my bardzo mało staraliśmy się w sposób konsekwentny wychodzić do ludzi, tworzyć media, tworzyć różnego rodzaju kanały, przekaźniki, żeby tłumaczyć tą ideę narodową, w jakikolwiek sposób ją przepychać, niekoniecznie w sposób wprost. I na pewno naszym celem jest budowanie systemu odpornościowego. To znaczy, dla mnie idealne społeczeństwo w państwie takim narodowym, wspólnotowym, to jest społeczeństwo, któremu my nie musimy, naród, któremu my nie musimy mówić za każdym razem, że LGBT jest złe, że imigracja jest zła, prawda, że podporządkowanie interesom Unii Europejskiej, czy tutaj Berlina i Paryża jest niekorzystne dla naszego rozwoju długofalowego, tylko społeczeństwo generalnie to czuje. Dlatego świadomość, że pewne rzeczy wpływają na rodzinę, pewne rzeczy wpływają na nasze życie, na naszą pracę, na to, jak się poruszamy, jak żyjemy i gdzie żyjemy. No jeżeli to porównamy z tym, co robimy, bardzo często mamy pewien taki dysonans, że zarówno z jednej strony nie robimy tego, co powiedziałem, jak i z drugiej strony nie mamy pewnych elementów, czy jakby skupiamy się na pewnym poziomie tych działań. No bo większość ekip, większość środowisk skupia się obecnie na, wydaje, tak mi się przynajmniej wydaje, tak zwanej działalności outdoorowej, czyli tak zwana propaganda uliczna, na działalności socjalnej, czyli jakieś zbiórki, pomoc, etc., etc. No i mamy jakąś tą działalność social mediową. Natomiast pytanie jest takie, rzeczywiście, nie mam zamiaru tego krytykować jako samego działania. Natomiast problem jest taki, że jeżeli popatrzymy na to, co robi lewica, to u nich jest to samo, tylko to jest pierwszy poziom. Potem mamy właśnie wszelkiego rodzaju jakieś kluby literackie, jakieś NGOsy, a potem mamy media typu Okopress albo Krytyka Polityczna. No nam tego zabrakło, ewidentnie nam tego zabrakło. Te media, jedyną próbę chyba stworzenia takich mediów narodowych podjął, żeby było śmiesznie, Robert Bąkiewicz. On chyba je teraz stracił, jeżeli się nie mylą, razem z całym SMN-em. Natomiast Bąkiewicz, jak się okazało, przy całej krytyce był jedyną osobą, która widziała potrzebę stworzenia tych mediów. I te media miały w pewnym momencie całkiem niezłe zasięgi. Bo jeżeli wierzyć narzędziu Similar.web, to w pewnym momencie docierało do chyba miliona ludzi na stronę medianarodowe.com miesięcznie. Więc to całkiem niezły wynik, jeżeli porównamy zasięgi naszych fanpage'y, naszych stron na Telegramie, na Twitterze. Z jednym wyjątkiem, to znaczy trzeba przyznać, i to muszę powiedzieć bardzo duże szapoba dla kolegów z obozu narodowo-radykalnego, działalność na Twitterze jest naprawdę wzorcowa. Tymczasem u nas, jak powiedziałem, się skupiamy na tym podstawowym poziomie i ja muszę powiedzieć, czuję taki czasem pytanie, czy rzeczywiście widzę swoich kolegów i koleżanki lat 40 albo 40 parę, którzy kleją plakaty i wlepki, to czy faktycznie tym się powinni zajmować. No spójrzmy na takiego Adriana Zandberga. Adrian Zandberg zaczynał dokładnie tak samo jak my. Zaczynał od działalności ulicznej. Ja pamiętam go jeszcze jako takiego kumatego marksistę, bo on był w pewnym momencie doktorantem tego samego wydziału, gdzie ja studiowałem. Na świętej pamięci profilu, portalu Grono.net pan Zandberg rzucał plakaty partii komunistycznych przedwojennych. Był zdeklarowanym komunistą i marksistą. I to trzeba sobie powiedzieć wprost. Nawet są te słynne zdjęcia, które mu tam wyciągano, że ich jest dużo więcej, prawda, jak to latał w koszulkach z Marksem, z czerwoną gwiazdą. I Zandberg przychodzi pewną metamorfozę. Najpierw stworzona jest partia Razem, z której bardzo długo się śmialiśmy. Potem się okazało, że ta partia ma kilkanaście tysięcy członków i w roku 2015 przekracza 3%. Na dzisiaj jest w rządzie. Dzisiaj ludzie, cytując przyszłego gościa wykładu mojego stowarzyszenia doktora Bartoszewicza, ludzie, których miejsce jest w kaftanie bezpieczeństwa, dzisiaj decydują o życiu naszych dzieci, o życiu naszych rodzin, o tym, czego się uczą nasze dzieci w szkole, albo w coraz większym stopniu, czego się nie uczą. Więc nie wyszliśmy, mi się wydaje, z takiej strefy komfortu, bo to oczywiście pewne działania bardzo łatwo jest podjąć i mieć pewną satysfakcję, że się coś zrobiło, natomiast pewne budowanie struktur oznacza, że przez pewien czas nie ma się widocznych skutków, ponosi się tylko koszty, natomiast długofalowo wydaje mi się, że jest to dużo bardziej skuteczne. Jeżeli mówimy o nacjonalizmie, przejdę do takiego zaraz stwierdzenia, za które pewnie tu niektórzy na mnie dziwnie spojrzą, natomiast najpierw takie mam pytanie, czy my w ogóle jako nacjonaliści, jako środowisko narodowo-radykalne, które składa się z różnych organizacji, redakcji, stowarzyszeń, czy mamy jakiś
całościowy plan na polską ideę narodową, na to, co mamy robić, czy mamy wyznaczony cel, co zrobić za rok, za 5 lat, za 10. Się wydaje, że nie mamy. Wiem, że środowiska, czy te struktury, które ja tworzyłem i tworzę, bardzo rzadko takie coś mają. Nie mamy tej planowości, a ja powiem wprost. Dobra organizacja nacjonalistyczna i w ogóle nacjonalizm polski jako taki, moim zdaniem, powinien działać jak dobra korporacja. Mieć postawione jasne podziały ludzi, którzy są odpowiedzialni za swoje rzeczy, mieć jasną hierarchię, procedury, zasady, komunikację, tak zwane taskowanie, czyli zadaniowanie oraz umiejętność rozliczenia powładnych z tego, co się robi. Tam, gdzie ja starałem się takie rzeczy wdrażać, moi znajomi, gdzie starali się wdrażać i na przykład obecnie w Stowarzyszeniu Niszczo Powoli takie rzeczy staramy się ogarnąć, zaczynamy mieć realne postulaty, realne skutki. Tak? Na przykład, jeżeli postawimy sobie cel wpływ na ludzi, tak? Wpływ na przykład na social media, no to jak to mierzyć? No bardzo prosto, wystarczyło sobie powiedzieć, że w ciągu roku chcemy dotrzeć do określonej liczby ludzi. Tak? Albo w ciągu roku chcemy wydać określoną liczbę książek, zrobić określoną liczbę wykładów, etc., etc. I zobaczyć po roku albo po kwartale, czy nam się to udało, czy nie, a jeżeli nie, no to dlaczego? Problemem też zasadniczym nacjonalizmu, w moim rozumieniu, takim dla przeciętnego człowieka, bo my cały czas patrzymy na to, jak my patrzymy na nacjonalizm. My musimy zrozumieć, że nacjonalizm w takim rozumieniu docierania do ludzi to jest jeden z wielu towarów dostępnych na rynku publicznym, którym my musimy dotrzeć do ludzi. I musimy patrzeć na to, jak człowiek patrzy na kwestie polityczne, patrzy towarowo, patrzy na poziomie rozpoznawalności. Czy mamy rozpoznawalną narrację i program? I to jest to clue, o którym swego czasu mówił Alain de Benoist. No mi się wydaje, że nie mamy tej narracji. To się zmienia. W sensie jeszcze parę lat temu to kompletnie leżało, dzisiaj gdzieś tam pojawia się ta narracja socjalna, bo już sobie puściliśmy wolny rynek jako środowisko, gdzieś tam pojawia się narracja geopolityczna, natomiast takiej całościowej narracji nie ma. I taką całościową narrację na przykład stworzył Donald Trump, mi się wydaje. Ta narracja oczywiście była fałszywa, bo on starał się tworzyć sposób dotarcia do ludzi i odpowiedź na potrzeby ludzi, na które nie mógł odpowiedzieć ze względu na to, kim jest i jakie poglądy, czyli takie skrajnie wolnorynkowe, reprezentuje. Ale on stworzył narrację taką, że staje w obronie tych biednych ludzi, robotników, wykluczonych, prawda, białych pracowników z tak zwanego pasa rdzy między innymi, i że on sprawi, że do tych miejsc wróci przemysł, wróci dobrobyt, wróci państwo dobrobytu, chociaż on tak naprawdę jest wrogiem państwa dobrobytu. I od razu pokazał wroga. To znaczy, tym wrogiem byli imigranci. I nie ma żadnego znaczenia, że za Trumpa było 10 razy mniej tych imigrantów niż 10 lat wstecz. Że tak naprawdę problem tych jakby imigrantów z Meksyku nielegalnych był przed i jest po Trumpie, natomiast za Trumpa był w gruncie rzeczy niewielki. Trump doskonale zbudował swoją narrację. Doskonale swoją narrację budują właściwie wszystkie duże środowiska polityczne w Polsce. Na przykład Prawo i Sprawiedliwość w roku 2015, gdzie oni zbudowali narrację stanięcia w obronie tych wszystkich wykluczonych, którzy dostali po tyłku w ramach tzw. transformacji ustrojowej. Prawda? I to dało, musimy tak, przeważający skutek. To znaczy ludzie, którzy pracowali, prawda, to na przykład odsyła do świetnej pracy Katarzyny Dudy. Kiedyś tu była praca, teraz nie ma, a teraz jest tylko bieda. To są takie rozmowy z pracownikami ochrony, którzy pracowali niejednokrotnie za 2 złote na godzinę, prawda? I PiS stwierdził, moim zdaniem, że dotrze do tych ludzi. Co więcej, rzeczywiście stworzył program, który był odpowiedzią na problemy tych ludzi. Tak samo środowisko na przykład partii Razem, czy tej właśnie lewicy takiej obyczajowej, również ma swoją narrację. Tą narracją jest wolność osobista i walka o interesy tak zwanych wykluczonych mniejszości kobiet, prawda, mniejszości etnicznych, mniejszości tak zwanych seksualnych, etc., etc. I oni są w stanie w ramach tego, oczywiście zazwyczaj straszliwie gwałcąc logikę i naukę, ale przedstawić narrację. Narracja nie musi mieć wiele wspólnego z rzeczywistością. Równie dobrze możemy tutaj, nie wiem, Wiktora Orbana czy nawet Władimira Putina podstawić, że ci ludzie byli w stanie stworzyć narrację. Mi się wydaje, że my mamy duży problem, chociaż tak jak powiedziałem, w pewien sposób się to zmienia. I też niestety tym problemem, który się wiąże z brakiem narracji, jest brak rozpoznawalnego programu. To znaczy, jeżeli weźmiemy dowcip, weźmiemy sobie korwinista, budzimy go o 3 w nocy i zaświecimy mu latarką w oczy i zapytamy, jakie postulaty ma Korwin-Mikke,
on te postulaty wymieni. Jeżeli platformersa wybudzimy tam o trzeciej w nocy, to tak samo. Powiedzcie mi, ja zwolennik nacjonalizmu, co powiem? Boję się, że będzie miał zasadniczy problem. Będzie masz jakieś środowisko, wydawało się dość zbieżne w tym momencie. Jednak nie mamy takiego programu. Gdzieś tam kiedyś był pomysł, żeby takie rzeczy spisać, stworzyć, czy to utknęło niestety, być może zostanie niebawem podjęte. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś ten problem rozpoznawalności programu, żeby ci ludzie wiedzieli właściwie, o co my walczymy. Tak. Tak samo prawda rozpoznawalność programu PiS-u, to znaczy przeciętny wyborca PiS-u identyfikuje się, myślę, w dużej mierze właśnie z tą narracją taką narodowo-socjalną PiS-u. To znaczy, myślę, że jednak sporo ludzi mimo wszystko w tym kraju głosuje na PiS, bo jednak zależy im, żeby mieć tą minimalną pensję na odpowiednim poziomie, czy stawkę prawda, godzinową, czy tam nie wiem, dodatki socjalne 500-1000+, etc., etc. Więc to na pewno jest istotna kwestia. Więc to prowadzi nas też do tego, jak my właściwie jesteśmy postrzegani przez społeczeństwo. Bo jeżeli my nie mamy rozpoznawanej narracji, tylko i wyłącznie w dużej mierze reagujemy na to, co się dzieje, nie jesteśmy w stanie stworzyć takiego programu, prawda? Często to działanie na zasadzie reakcji jest bardzo właściwe, no nie wiem, chociażby teraz, prawda, nasza reakcja jako środowiska na konflikt asymetryczny, właściwie na wojnę hybrydową, nazywajmy to po imieniu, to co się dzieje na wschodzie, to jest przecież wojna prowadzona z dwoma despotiami wschodnimi, tylko innymi metodami niż pełnokinetyczne starcie. Więc to, jak jesteśmy postrzegani, prowadzi nas do takiego problemu, który ja kiedyś całkiem przypadkiem jakby zauważyłem, czy może przekonałem się, jaką jest hermetyczność naszego ruchu. To znaczy, te duże ruchy polityczne mają do siebie to, że jednak przyciągają pewną grupę ludzi. Ja zakładam, że pewnie nigdy nie będziemy supermasowym ruchem, natomiast z drugiej strony no, taka elitarność, jaka jest teraz, no, też nie jest korzystna. Natomiast, żeby wstąpić do jakiegoś ruchu, musi być pewna no, na tyle niska poprzeczka i na tyle wysoka, wysoki poziom pewnej fajności, nazwijmy to, żeby tam wstąpić. Ja to sobie kiedyś porównałem na takim zupełnie głupim przykładzie. Kiedyś sobie dwa lata temu oglądałem online coś, co się nazywało Dmowski na zamek. Tak? Ten marsz kamratów. No, można się śmiać, ale ja oglądając to, byłem naprawdę zdumiony, że ci ludzie, mając problemy ze służbami, będąc co chwilę rozbijani i zwijani, mają 10 tysięcy ludzi na tym marszu, co przyznali nawet ich przeciwnicy. My po 3 miesiącach, jak robimy marsz, po 3 miesiącach ciężkiej prawda, ofensywy i mobilizacji, mamy tych osób 50 albo 100 i to jest zazwyczaj traktowane jako dobry wynik. Jakie kwoty wpłacają? Dokładnie, no to jest sprawa. Pieniądze, jakie ci ludzie zebrali, nie wiem, na ile są prawdziwe te kwoty, które miał Jabłonowski i Osadowski rzekomo zdefraudować, idące w miliony złotych, no ale nawet jeżeli odejmiemy 1-0, no to mamy cały czas setki tysięcy, tak? No to u nas jak są prawda, zrzutki solidarnościowe na kogoś, no to idą w 2-3 tysiące, prawda? I to przy dużej reklamie. Mi się wtedy, zacząłem zastanawiać, dlaczego tak jest. Dlaczego ci ludzie tam idą? No oczywiście można powiedzieć, że to tylko wariaci. No ale jeżeli jest tam 10 tysięcy ludzi, to odejmując jakichś tam organizatorów, agentów, nie wiem, obserwatorów, dziennikarzy, którzy wiadomo lubią natrzaskać zdjęć, no to jednak zostaje 9800 zwykłych ludzi. I mi się wydaje, że to, co było w tym ruchu kamralskim, to był bardzo niski poziom wejścia. Tam każdy z ulicy, obserwując to, co się tam dzieje, mógł sobie wejść w to i w tym uczestniczyć. No, było miło, bo gdzieś tam ktoś, prawda, ma stoisko, czy tam kuchnię polową rozdaje bigos, tutaj ktoś tam sobie puszcza disco polo, tutaj chodzą jacyś ludzie, rozdają ulotki, wszyscy uśmiechnięci i tak dalej. No zobaczcie, nasze masz. Wszyscy owaleni banerami, wszyscy zamaskowani, bardzo dziwną symboliką, niekojarzoną poza krzyżem celtyckim i falangą przez przeciętnego człowieka. Ja bardzo często widziałem to na Maczek Niepodległości. Ludzie widzą naszą nacjonalistyczną kolumnę, kiwają głową, że tak, tak, dobrze mówicie i nie wstępują do niej. To jest tak duży poziom hermetyczności, że oni właściwie nie wiedzą, czy są tam ile widziani, czy powinni tam wejść. To niestety wpływa na to, jak jesteśmy postrzegani, jako taka bardzo wąska grupa, jako taka bardzo hermetyczna. Bardzo dużo sobie zrobiliśmy przez szeroko rozumianą szurię. Pierwszą rzeczą, jaką to znamionuje, to była antynaukowość. To znaczy bardzo dużo w ekonomii, w historii, w kwestii klimatycznej
dopuściliśmy antynaukowości, poczynając od kwestii zasadniczej, czyli oczywiście wolny rynek i prawda, wieczne awantury, kapitalizm pod tytułem kapitalizm versus socjalizm, gdzie generalnie spór odszedł dawno temu do lamusa, bo oba te ustroje, czy oba te systemy polityczne, przepraszam, ekonomiczne w czystej formie już od dawna jakby nie funkcjonują. To są systemy mieszane z czasem bardzo dużą przewagą określonego komponentu. Natomiast my bardzo często jeszcze potrafimy mówić o tej ekonomii na zasadzie takiej, że przecież powszechnie wiadomo, że na przykład pada stwierdzenie, że zasiłki zwiększają bezrobocie. No więc należałoby zadać pytanie, czy są jakieś badania, które to potwierdzają. No są badania, które to pokazują, że to jest zupełna bzdura. Chociażby Polska, gdzie wprowadzono zasiłki, no bo de facto 500 i 800 plus, jakby na to nie patrzeć, to jest nie tylko zasiłek, ale to jest tak naprawdę wstęp do bezwarunkowego dochodu podstawowego. No bo jeżeli jest na każde dziecko, no to już krok dalej jest na każdego obywatela. No i bezrobocie końcówki rządów PiS-u mieliśmy chyba najniższe w III RP. Także wśród kobiet. No tak samo w kwestii klimatycznej, prawda, gdzie dopuściliśmy często ludzi, którzy w ogóle nie powinni się na ten temat wypowiadać. Także często na temat historii. Ale to jeszcze, jeszcze do tego przejdę. I to się wiąże z takim problemem, że my bardzo często, wydaje mi się, że to już trochę się z tego wyleczyliśmy, ale to był taki kompleks biednego krewnego, że my bardzo często promowaliśmy ludzi popularnych, ale nie mających za cholerę nic wspólnego ze środowiskiem narodowym i nacjonalizmem per se. Korwin Mikke, Grzegorz Braun, Stanisław Michalkiewicz, Terlikowski, swego czasu Wipler, prawda, masa tego typu, Ziemkiewicz chociażby, prawda, nie tylko ludzi, którzy z definicji są liberałami, ale ludzi, którzy z definicji bardzo często na ten nacjonalizm, na narodowy radykalizm pluje. Naprawdę byłem w dużym szoku, że są ludzie, którzy mienią się nacjonalistami, odwołują się do idei narodowo-radykalnej, na przykład promują, zapraszają, wspierają Korwina Mikke, który swego czasu wprost stwierdził, że przecież ONR to naziści, no bo narodowi socjaliści to naziści, więc to się wszystko wiąże. No, równie dobrze mógłby tak powiedzieć o Namiśnie, prawda? Takich wypowiedzi, takich działań była masa, łącznie z tym, że przecież do dzisiaj gdzieś tam czasem się trafia ktoś, kto na przykład Jabłonowskiego popiera, no bo przecież on dobrze gada, no dobry chłopiec. I to Porłam. I to Porłam, no niestety. Taką, przepraszam sobie, brałem okulary. Taką anegdotę mogę podać, że środowisko właśnie to kabrackie chętnie posługuje się to Porłem, tymczasem Stowarzyszenie Niklot jest jedynym stowarzyszeniem, które posiada prawną zgodę dziedziców Szukalskiego na użycie toporła i innej symboliki, która została po Szukalskim. Osobiście bardzo wiele lat temu, ale to potwierdził mi dr Szczepański, wysłał nam to nie kto inny jak Leonardo DiCaprio. Mamy na to potwierdzenie w archiwum Niklota. Także ci ludzie w gruncie rzeczy bezprawnie używają tego, no ale to jakby jest temat pewnie na inną rozmowę, chociaż to też jest temat na to, że oni potrafią tak fajnie tą ideę, prawda, mieszać, tak? To znaczy trochę stąd weźmiemy, trochę stamtąd, jakąś tak sobie, prawda? Właśnie oni są nawet zaprzeczeniem tej idei. No i zdecydowanie są zaprzeczeniem tej idei, znaczy panu Sadowski, no ale to jest temat pewnie na grubsze takie spotkanie zupełnie oddzielne. Natomiast clue moje jest takie, że my bardzo dużo energii poświęciliśmy na promowanie ludzi. To bardzo często albo za nic, albo za bardzo niewielkie profity. Ja pamiętam, kiedy ktoś mi kiedyś powiedział, jak to największa organizacja patriotyczna parę lat temu wspierała Marka Jakubiaka. Nie wiem, czy wszyscy pamiętacie. Była taka masowa akcja picia piwa marki Ciechan, co spowodowało bardzo duży wzrost sprzedaży tego browaru. A z tego, co ja wiem, zrobiono to za dwa stanowiska na umowę o dzieło, które dostało dwóch działaczy tejże organizacji. Za tyle browar Ciechan miał bodajże 40% wzrost sprzedaży. Więc to też jakby kwestia, o której za chwilkę powiem, czyli troszeczkę coś tam o polityce. Na pewno problemem naszym jest to, jakby być może jednym z największych, nie mamy swoich mediów. I nie mówię tutaj o mediach typu Miesięcznik Szturm, Kierunki, Trygław, prawda, portale, chociażby autonom.pl. Ale mówię tutaj o takich mediach rozpoznawalnych, które by docierały do zwykłych ludzi.
to powoduje, że my nie jesteśmy w stanie nie tylko kreować swojej narracji, ale nawet odpowiadać na zarzuty. To powoduje, że jeżeli ktoś gdzieś w przestrzeni publicznej, niestety nasi przeciwnicy już się tego nauczyli bardzo dobrze, wymyśli sobie albo przekręci fakta na czternach i zacznie go w sposób bardzo konsekwentny powtarzać, to on wchodzi do dyskusji, wchodzi do jakby obiegu publicznego. I wyrobować coś takiego potem, takiego fake newsa, jest bardzo ciężko. I to jest, mi się wydaje, jedno z najważniejszych zadań dla nas, to stworzenie przyswajalnych, czyli pewnie ugrzecznionych niestety, ale skutecznych mediów, które dotarłyby do zwykłych ludzi, które niekoniecznie będą nazywały się nacjonalistyczne, narodowo-radykalne, bo to tylko kwestia słownictwa, natomiast liczy się to, jaką ideę propagujemy. Wspominałem o ruchu narodowym, musiał się tu zatrzymać na kilka chwil, bo nie da się mówić o nacjonalizmie w Polsce w takim ogólnym odznaczeniu, nie wspominając o ruchu narodowym, nomen omen przecież partii wywodzącej się z Młodzieży Wszechpolskiej i teoretycznie mającej gdzieś tam te idee narodowe w zapleczu. Natomiast dzisiaj ta partia tworzy, czy współtworzy środowisko Konfederacji, najbardziej poza Sławomirem Mentzenem, najbardziej rozpoznawalni politycy tej partii to generalnie Wszechpolacy. No myślę, że jakbym tak zapytał tutaj, czy rzeczywiście ta partia realizuje jakiś interes narodowy i rzeczywiście przez prawie 10 lat funkcjonowania w parlamencie przepchnęła cokolwiek narodowego, no to nie przepchnęła. Dzisiaj przecież ludzie, których nam przedstawiano często w kuluarach jako twardych zwolenników opcji socjalnej, głosują za przeciwko płacy minimalnej, albo w wywiadach się złoszczą, że ktoś patodeweloperów nazywa patodeweloperami. Więc pytanie, co poszło nie tak? No mi się przede wszystkim wydaje, że poszło nie tak dwie rzeczy. Bardzo słabej jakości kadry, i intelektualnie, i ideowo, oraz generalnie brak idei, brak programu. To znaczy, ruch narodowy oparł się na bardzo takiej ustecznionej, starej wersji endecji. I ta wersja w gruncie rzeczy tak naprawdę odpowiada temu, co oni teraz robią, bo ta wsteczna endecja, ta stara endecja była bardzo wolnorynkowa. Jak ktoś poczyta sobie Rybarskiego, to ja naprawdę nie mam wielkich wątpliwości, że mógłby współpracować z Korwinem. Dopiero późna endecja, kiedy załapała, że tworzy się rozłam, który potem stał się ONR-em, zaczęła troszeczkę tutaj zmieniać pewne, też pod wpływem wielkiego kryzysu, pewne wektory, na to już było trochę za późno. Natomiast generalnie Młodzież Wszechpolska z jednej strony nie wykształciła takiego nowoczesnego programu, który faktycznie byłby w stanie odpowiedzieć na problemy ludzi, na problemy mieszkaniowe, na problemy płacowe, na problemy z wykluczeniem transportowym, z niedowładem polskiej infrastruktury, z szeregiem innych, chociażby z polską demografią, z problemem z polską służbą zdrowia. No tutaj mieliśmy raczej walkę z gender, z banderowcami, cholera wie czym jeszcze, natomiast z drugiej strony te kadry były dość łatwe do kupienia i dość łatwe do sprzedania się i to za bardzo niskie pieniądze. Ja przypomnę, jak Ruch Narodowy powstał gdzieś tak w roku 12, oni mieli takie hasło, ono bardzo się nam często podobało, że oni będą drugim polskim Jobbikiem. Zasadniczy problem jest taki, że jeżeli Jobbik powstał w roku 89, jako zresztą organizacja mocno studencka i wcale nie polityczna, to musiało minąć kilkanaście lat, zanim stała się takim twardym, nacjonalistycznym, politycznym graczem. I Ruch Narodowy tego jakoś nie zauważył, stwierdził, że pójdzie sobie na skróty. Jak się idzie na skróty, no to się szybciutko kończy w sojuszu, prawda, najpierw z Kukizem, który się wypiął szybko na narodowców, no a potem z Korwinem i obecnie z Mentzenem. Jeżeli porównamy sobie te wszystkie głosowania Konfederacji, także głos posłów polskich i narodowych, to oni głosują obecnie na Platformę Obywatelską, czy Lewica Razem często w tych postulatach ekonomicznych. Ja zresztą myślę, że jakby dobrze poszukać, to pewnie Lewica Razem niejednokrotnie w postulatach gospodarczych głosuje bardziej narodowo niż oni. No i mi się wydaje, że ten problem ruchu narodowego nas doprowadził do też dwóch zasadniczych takich zagadnień jak apolityczność i antypolityczność. Z jednej strony zaczęliśmy kompletnie tą polityką się nie interesować, a z drugiej strony staliśmy się bardzo antypolityczni, co się zawarło generalnie w haśle PiS PO jedno zło. I oczywiście każdy ma prawo swoje zdanie na temat porównania tych obu partii, chociaż biorąc pod uwagę naprawdę to, co się dzieje na obecną chwilę i to, co codziennie możemy usłyszeć, już dosłownie codziennie na temat skutków rządów
obecnej władzy, no to ciężko chyba stwierdzić, że PiS było jedno zło. Natomiast pytanie, czy my w ogóle zastanowiliśmy się, czy może powstać jakaś inna siła polityczna i co musi stać się, żeby ona powstała. I niestety tutaj wydaje mi się, że nie mamy takiej odpowiedzi, nie jesteśmy, jakby stwierdziliśmy troszeczkę tak, że się obrażamy na politykę, tak, zapominając, że polityka nie obraziła się na nas i ta polityka cały czas gdzieś funkcjonuje, co powoduje, że niestety, i to było doskonale widać w przypadku chociażby wyborów prezydenckich, że jeżeli my mówimy, że obrażamy się na politykę, pozwalamy, żeby ludzie, którzy są pod naszym wpływem, zostali rozgrani przez innych. To znaczy, to było doskonale widać, kiedy w wyborach prezydenckich Krzysztof Bosak całkowicie odciął się od tego, kogo popiera w drugiej turze, czyli pozwolił tym, nie wiem, czy tam kilku milionom nawet ludzi, mamy około 15%, czyli tym kilku milionom ludzi. Ja wiem, że to nie wszystko są narodowcy, no ale jakaś tam część pewnie by mogła być, prawda, pod wpływem idei narodowej. Pozwolił, żeby tych ludzi rozegrał Trzaskowski i Duda. No i to pytanie, czy nie lepiej by było, żeby ci ludzie otrzymywali od nas, nawet jeżeli nie propozycję polityczną w rodzaju partii, to przynajmniej pewne wskazówki czy informacje, jak się zachować. No jeżeli oddajemy innym, tak wytrawnym graczom jak PiS i PO, no to wiadomo, że to zostanie rozegrane. Powoli się już zbliżam do końca, jeszcze mam kilka takich punktów, które wydaje mi się warto by było poruszyć. Ta polityczność opiera się też, czy zawiera się też, mi się wydaje, w takim aspekcie, że my niestety za mało bierzemy udziału w bieżących dyskusjach, także tych kulturowych. To znaczy, wszyscy oczywiście śmiejemy się i mamy dobrą bekę z pani Olgi Tokarczuk, ale pewnie niewiele z nas czytało te książki i byłoby w stanie po prostu je zrecenzować, czy usiąść z panią Olgą i ją zjechać merytorycznie. To jest moim zdaniem niestety problem. To tak samo Alain de Benoist, na którego się już powoływałem, o tym mówił, że niestety nacjonaliści często lubią się zawierać w jakichś takich bardzo ideologicznych dysputach. Oczywiście to się zmienia, natomiast cały czas gdzieś te dyskusje na tematy bieżące, na tematy zwłaszcza kulturowe. Tak naprawdę my jesteśmy na wojnie kulturowej. Ta wojna kulturowa jest o naszą tożsamość i naszą świadomość jako Polaków, jako Europejczyków, jako białych ludzi. No, mi się wydaje, że tutaj jest spory niedowład, bo jeżeli rozpoznawalnie powszechnie opcją taką skrajnie prawicową jest Konfederacja, a nie my, no to jest moim zdaniem duży problem. I wspomniałem, że lubimy ideologizować, lubimy toczyć często zupełnie bezznaczeniowe dyskusje, natomiast za mało skupiamy się na rzeczach aktualnych. I ja to na przykład zauważyłem w którymś momencie w działalności swojego stowarzyszenia, jakie tematy poruszane są na wykładach mojego stowarzyszenia Mikrot. Okazało się, że to są coraz częściej tematy naprawdę zaprzeszłe, nie mające żadnego wpływu na jakąkolwiek rzeczywistość, zawierające się w jakichś tematach sprzed tysiąca lat historycznych, zupełnie jakby oderwanych od rzeczywistości. Jeżeli ktoś śledzi to, co się dzieje w Mikrocie, no to pewnie zauważył, że od pewnego czasu tam raczej się zajmujemy geopolityką, ekonomią czy kulturą i ja mogę powiedzieć teraz, że co najmniej kilka jeszcze spotkań już jest zaplanowanych w tego typu rzeczach. I wydaje mi się, że właśnie w tym kierunku powinniśmy iść. To znaczy powinniśmy przede wszystkim zajmować się rzeczami aktualnymi, trendami kulturowymi, gdzie możemy czynnie brać udział w dyskusji. Wydaje mi się, że też jedna rzecz, to jest też znowu temat na kolejną pewnie kolejną taką dyskusję, czy takie spotkanie. My nie zastanowiliśmy się niestety zupełnie w żadnym momencie, jak środowisko, jak przyciągnąć młodzież. Lewacy, lewica, liberałowie, nawet kapitaliści z tych wszystkich instytutów Misesa mają na to metody, mają na to swoje środki. My niestety nie bardzo mamy pomysł, co zrobić, żeby przyciągnąć młodego człowieka, jak już go przyciągniemy, to w jaki sposób go kształtować. Właśnie, żeby ten wspomniany system odpornościowy mu zaszczepić, żeby po, nie wiem, roku, dwóch, taki młody dzieciak, 18-20 lat, był już samemu w stanie stwierdzić, co jest złe, co jest dobre, nie tylko żeby oczekiwał pewnych porad, pewnych kierunkowskazów. I ostatnia, mi się wydaje, rzecz z tych podpunktów, które tu sobie spisałem,
kiedyś już o tym pisałem, w szturmie, to co na pewno nam brakuje. Chociaż znowu widzę tu pewne zmiany, chociażby w kontekście klimatu, czy w kontekście kwestii kapitalizmu kognitywnego, który teraz panuje w naszej części świata. Świadomość, że nacjonalizm musi być nacjonalizmem globalnym. To znaczy, to musi być idea, która odpowiada na globalne problemy. Żyjemy w dobie globalizmu, ale to znaczy też między innymi, że procesy, które nas dotykają, nie ograniczają się do jednego państwa, czy nawet do jednego kontynentu. Tak? No, wszyscy wiemy, jak COVID wpłynął na łańcuchy dostaw, wszyscy wiemy, jak wojna rosyjsko-ukraińska wpłynęła na handel zbożem, jak konflikt tajwańsko-amerykańsko-chiński wpływa chociażby na kwestie związane z chipami. No, oczywiście tutaj jest temat też ocieplenia, znaczy globalnego ocieplenia i środków zaradczych, co też pewnie wyrasta powoli na taki główny temat agendy przyszłości naszego państwa, gdzie też jakoś tam jeszcze specjalnie nas nie ma. Natomiast wydaje mi się, że zrozumienie, że nacjonalizm musi stać się ideą uniwersalną i ideą, która odpowiada na te problemy zarówno szarego człowieka, jak i te problemy globalizmu, to jest to, do czego powinniśmy dążyć. Myślę, że tyle ode mnie. Pozwolę sobie zakończyć taką trawestacją słów Jana Hoppego, który kiedyś powiedział, czy właściwie napisał taką fajną rzecz, kilka lat przed wojną, gdzie napisał: nie pytam się, kim jesteście, kim byliście wczoraj, czy byliście endekami, czy byliście PPS-owcami, bo pewnie wtedy bym wam ręki nie podał i dzisiaj mnie nie interesuje, czy ktoś jest PPS-owcem, czy endekiem. Wiem, że wczoraj byliśmy słabi, a dzisiaj musimy być mocni. Na tym bym zakończył. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! To znaczy, co ja mogę powiedzieć od siebie? Tu Grzegorz powiedział jedną ważną rzecz. Bądźmy jak korporacja. A ja tutaj poruszę, no nie jestem z tą instytucją związany, Kościół katolicki. Tam jest struktura, zresztą u masonerii też, struktura piramidy. Część osób na święta idzie się poświęcić koszyczek. Idzie tam przełamać się opłatkiem. I na tym kończy się większości katolików kontakt z Kościołem. Wyższy szczebel? No tam pójdzie raz na miesiąc. Jeszcze inni tam co tydzień, codziennie, później wchodzi ta cała hierarchia. Zakonnicy. Pozwólmy, właśnie to co mówi Grzesiek, pozwólmy ludziom być na tym najniższym szczeblu. Pozwólmy im mieć z nami niski, mały kontakt. Bo może ich kontakt się ograniczy do raz w roku, nie wiem, pójście na wiec. No nie stawiajmy im chyba zbyt wysokich tutaj progów. No zresztą, poruszę tutaj, nie będę nas rzucał, ale innych znanych ruchów europejskich, no to no nie wszyscy przyszli, bo lubili ideę. No część przyszła, bo chciała wypić piwo i zjeść kiełbasę. Lub koleżanka była tam, którą nie wiem. Chcieli się lepiej z nią poznać, a ich idea nie interesowała, no ale przyszli. I z tej grupy część się tą ideą zainteresował, wstąpił do partii czy do jakichś organizacji paramilitarnych. No nie wszyscy. No dajmy ludziom, że tak powiem, jest taka obróbka z krawaniem, dajmy ludziom zetknąć się z ideą. Może coś z tego będzie, może nie. No tak jak właśnie robiło kamractwo, czyli ten niski próg wejścia. Dobrze, ale czy kamractwo można uznać za ruch polityczny, czy raczej za jakąś, pomysł na szum wokół jednego czy drugiego lidera, albo osób, które są medialne, czy przybiły się do świadomości szerszej? To znaczy, dla mnie kamractwo było po prostu odpowiedzią na pytania, na które ludzie nie znali odpowiedzi, gdy wybuchła pandemia. No nie oszukujmy się, no była ta pandemia i wszyscy byliśmy zagubieni. No coś tak nieoczekiwanego, że no ludzie szukali odpowiedzi, ale co, ale tutaj pozamykali i tak dalej, tutaj nie wchodzę w te tematy pandemiczne. I wtedy pojawili się, znaczy oni pojawili się wcześniej, ale w okresie pandemii oni dawali odpowiedzi ludziom na pytania. Głupie odpowiedzi, to jest inna rzecz, ale część ludzi przyciągnęli. To wtedy wybuchł ten cały fenomen Jabłonowskiego. Oni się strzelili. Odpowiedzmy sobie na pytanie, jak wypromowaliście kamraci. Kamraci wypromowaliście na stronach z memami, na stronach z Facebooku mamy te shortsy, na TikToku. Krótkie filmy, łatwy przekaz, przyjemny, taki, który trafia do ludzi. I w ten sposób Jabłonowski stał się osobą publiczną. Przez 20-sekundowe filmy, jak krzyczy i wariuje. Przecież jest to przecież aktor polityczny, czy aktor filmowy, czy tam teatralny, więc on miał naturalną łatwość zastosowania się do takich... Rola życia. No tak, rola życia, no wcześniej tam za dużo chyba nie grywał.
Z tego co ja słyszałem, to grywał głównie w Grunwaldzie. Bo ja tak mam informację, że on był związany z tym środowiskiem w latach 80. Natomiast czy to jest prawda, czy nie, to nie wiem. Natomiast tu padło pytanie, czy to jest ruch polityczny. No, wydaje mi się, że jest ruch polityczny z dwóch względów. Pierwsze założenie partii politycznej. To jakby... Przepraszam, to jest forma KPRM-u. Tak, ale z drugiej strony to poszło bardzo tak sieciowo się rozciągnęło. W pewnym momencie doszło nawet do konfliktu, tam tru kamratów, prawda, czyli takich, którzy prawda, zaczęli krytykować Jabłonowskiego i Osadowskiego z tymi, którzy trzymają się z Jabłonowskim i Osadowskim. Czyli jakby już była, to oznaczało, że jest już pewna idea wykształcona, być może nawet nie zamierzenie, bo być może oni rzeczywiście chcieli tylko wypromować siebie, na tym zarobić, zrobić szum i wymknęło się to spod kontroli, ale to nie znaczy wcale, że nie rozrosło się to zjawisko polityczne. Oczywiście ja uważam, że skala jakby zasięgu tego jest, mogłaby być dość ograniczona. Nawet gdyby tam byli dobrze zarządzający ludzie, nawet gdyby to dobrze spiąć, to bardzo szybko natrafiliby na ścianę, no bo jednak tam no, ich przekaz mocno koliduje ze standardami prawda, obecnego społeczeństwa. Tak, wydaje mi się, że w jakiś sposób był to ruch polityczny właśnie dlatego, że tak jak tutaj Piotrek powiedział, oni odpowiedzieli na pewne pytania i pewne zagłoski, które się pojawiły w momencie, kiedy zaczęła się pandemia. Bo wtedy też w sumie oni zaczęli być bardzo no, aktywni. Znaczy też nie chcę tutaj nic sugerować, ale zaczęli też być mocno aktywni w roku 2021, kiedy zaczął się kryzys na granicy wschodniej. No, to zachodzi. No, jeździł tam. W każdym razie jeździł do ambasady stali na Chmurecko powiedzieć, ja byłem jeszcze w ogóle notatki książki historycznej w Warszawie i bodajże dwa lata temu właśnie Jabłonowski tam w listopadzie spalił w Kaliszu. Kaliszu. To była właśnie ten przywilej, tak? Mm-hmm. No i zabawne jest, że jedno z wydawnictw miało ten przywilej wydany, mimo że rzeczywiście się sprzedawał szokująco. Ja powiem tak, się zacząłem zastanawiać, bo to w ogóle jest bardzo ciekawy ten przywilej kaliski. Po pierwsze, to nie był pierwszy raz, kiedy ci ludzie odnieśli się do przywileju Kaliskiego. Oni już wcześniej tam parę razy w jakichś filmach chyba Urofana Kaliskiego skomentowali. Ale jak się zastanowiłem nad tym, to autentyczny geniusz polityczny musiał im to doradzić. No bo oni budują pewną narrację, prawda? Narrację, która generalnie jest związana z terminem Brzydko Komuna. No i teraz oni mogliby wiele rzeczy z historii najnowszej poruszyć, ale one są niebezpieczne. Tu można dostać zarzuty i tak dalej. Oni sobie zauważyli i stwierdzili, że powiedzą, że dowodem na te nadmierne wpływy Żydów jest przywilej, który jest fałszywy z XIV wieku, który potem był powielany prawda, przez jakichś ludzi stojących wokół królów Polski, na przykład przy Jagiellończyku, tak? I że to trzeba spalić i zniszczyć. Więc nie tylko znaleźli świetny cel, ale jeszcze zrobili z tego show, prawda, że oni to nabijają, tam polewają, podpalają, ktoś tam coś w jakąś mowę wygłasza. Oczywiście oni na pewno mieli świadomość, tak myślę jednak, że dostaną za to po tyłku. Natomiast pod względem zamysłu i tego, jak to się rozniosło, no to ktoś naprawdę mądry, to znaczy mądry, doświadczony im to doradził. Najśmieszniejsze jest to jeszcze, a propos kamratów i całego tego Jabłonowskiego. Jabłonowski jak wyszedł na światło dzienne, się tak wyrażę. Jak pierwszy jego film miał bodajże milion wyświetleń, więc nie ma co się dziwić, że był w stanie zgromadzić tam 10 tysięcy ludzi. Jeżeli miał zasięg w postaci miliona ludzi, którzy go oglądają. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, pragnę przypomnieć, że jeszcze w 2016-2017 środowisko nacjonalistyczne też miało takiego showmana, na którego wykłady przychodziło 200-300 osób. Trzeba było donosić, na przykład pamiętam taki wykład w Poznaniu, trzeba było donosić krzesełka, bo ludzie po prostu stali w sali, nie mogli się zmieścić. I tym showmanem był Marian Kowalski, który potem wiele noc się z nim zdało. Aczkolwiek, no też taka... Mieliśmy taki moment, w którym faktycznie zyskaliśmy jako ruch szeroko pojęty narodowy czy nacjonalistyczny tą uwagę ma. Tylko dodam, że Marian Kowalski, środowisko narodowe, to chyba było czwarte środowisko polityczne, w którym się obracał, bo wcześniej był chyba w UPR-ze, wcześniej był w PiS-ie, wcześniej był w czymś tam jeszcze.
i ONR, którego był rzecznikiem, a potem kandydatem Ruchu Narodowego, to było czwarte bodajże jego środowisko, a potem było jeszcze piąte, bo on się związał chyba z telewizją jakąś pisowską, gdzie chyba nawet jakiś program, czy Republiką, nie kojarzę. Tak, gdzie generalnie nawet miał jakiś program swój taki autorski, więc to też myślę, że w jakiś tam sposób wpisuje się właśnie takie pojawienie takich osób, które do pewnego momentu narobią nam, prawda, właśnie tego zasięgu, ale potem gdzieś okazuje się, że nie do końca nam jest po drodze. Znaczy jeszcze a propos tych kamratów, no zobaczmy ile osób ogląda UFC czy KSW, a ile ludzi ogląda te wszystkie pato streamy i free fighty, no to jest taki free fight polityczny. No. A propos tych kamratów, to jest free fight, no. W Kalu możemy się śmiać, tam ochraniamy, drużynki gminy Grabów. Czego pani się najbardziej obawia? Kamratów. Bo dwa lata temu rozłożyli się ze stoiskiem, częstowali tych rolników bimbrem. Żeby się śmiać. Rozdawali koszulki, ulotki, było ich 50. Nie wiadomo skąd oni się tam znaleźli. No to jest właśnie ten niski próg wejścia, że właśnie przychodzisz, tak, ktoś ci od razu zakoleguje. Oni im dawali ten niski próg autentycznie, awantura była ruskie flagi. Jakie? Ale jeszcze a propos, tutaj rozmawialiśmy o właśnie tak jak jesteśmy postrzegani. Mówię, no, że na przykład zamaskowani i tak dalej. Mam kolegę, może będzie mnie oglądał, doktorant na Politechnice. Bardzo ogarnięty facet, nie lubi wszelkiego rodzaju szuli, antyrosyjski, no a nacjonalistą nie jest, bardziej lewicowy. I on źle się wypowiadał na temat ONR-u. Kiedy ja mu przedstawiłem pogląd ONR-u, to nagle on stwierdził, no generalnie to nie mają racji. Okazało się, że wiele rzeczy, które są z ONR-em, ja też nie jestem związany z ONR-em, żeby nie było, no ale atakował ONR, okazuje się, że jest zbieżny z jego poglądami. Czyli my nie jesteśmy rozpoznawalni. Jesteśmy albo jakimiś bandytami, albo szurami, albo no zazwyczaj w ten sposób jesteśmy postrzegani. No bo ten człowiek, który naprawdę jest człowiekiem bardzo inteligentnym, posłuchał, mówi, no rzeczywiście, no ten ONR. Bo dla niego to było coś jak kamraci, tylko bardziej nazi. Mam jeszcze pytanie do zdefiniowania tego niskiego progu wejścia, dlatego że siedzimy na darmowym wykładzie, przecież na manifestacji nie kosztuje nic, oprócz prawdopodobnie dla kogoś biletu MPK ewentualnie. To obserwacja stron w internecie nie kosztuje nic, wysłanie ankiety do grup nie kosztuje nic i teraz jeśli powiemy sobie o niskim progu wejścia, to z tego co pamiętam lata wstecz będąc w organizacji, jest tam staż kandydacki, przez ten staż kandydacki nie ma tam narzuconego od pierwszego dnia, nie wiadomo jak rygorystycznych norm, że ma być ktoś, zachować się w ten sposób, a nie inny. Więc jest cały rok na to, żeby ktoś sobie stwierdził, czy taka grupa pasuje mu, czy nie, i może sobie powiedzieć. Więc ciekawi mnie ta definicja tego niskiego progu wejścia. Jakby nic nie jest to tak naprawdę kosztowne, oprócz samej chęci tego, żeby po prostu przyjść się zainteresować. Chodzi raczej o niski próg wejścia taki wizerunkowy, że widzisz coś i czujesz, że możesz łatwo do tego wejść. I to nie chodzi o to, czy to jest łatwe, czy nie, no bo wejście do naszej kolumny na marszu jest bardzo proste, no po prostu do niej wchodzisz. Prawda? Ale pytanie jest takie, co czują ci ludzie, że słyszą nasze hasła, czasami zaczynają je skandować, widzą nasze banery, widać, że zgadzają się z nimi, bo nawet nieraz tam to mówią, czy tam wołają, ale przychodzą obok, bo nie czują się jakby zobowiązani, czy nie czują ochoty, albo coś ich odstrasza, odstręcza od tego, żeby w tym wziąć... No to patrzmy na ten na Bojkę, a wtedy gdzieś klubu. No, to jest ścisłe, hermetyczne środowisko. No tak to jest postrzegane. No tak właśnie wygląda. W 2010 roku ja byłem z osobami, nazwijmy to, sprzyjającego środowiska, ale całkowicie nie łączonego z nacjonalizmem. I oni widząc kolumnę mundurowanych wtedy piaskowe koszule osób, chcieli się dołączyć, ale nie dołączyć. Z jednego prostego powodu, bo dla nich to jest jakaś formacja zamknięta, nie podchodzimy do nich. To nie są nasi. Nie będziemy się identyfikować z nimi, bo jak mamy się identyfikować z ludźmi w piaskowych koszulach? Jeżeli ktoś idzie dzisiaj na manifestację LGBT, próg jego wejścia to jest ten czołówka, którą sobie kupi. I nic więcej nie musi mieć. I on już jest. No, jakby nie jest to takie proste, jakby, żeby utożsamiać się z tym ruchem. Nie jest prosto się pojawić i jakby stawić czoła temu wszystkiemu. Znaczy jeszcze jest jedna sprawa. No dzisiaj zobaczcie, ludzie mają propozycje. My musimy, no nie wiem, nagra się film
i musimy zawalczyć o uwagę, żeby coś 2 minuty zobaczył. Wydaje mi się, że to jest problem. Problem nie jest niski próg wejścia, bo próg wejścia jest niski. Nie wiem, jakby musiał być jeszcze dużo bliżej obniżony, zwłaszcza, że musimy patrzeć też na... Poruszacie tematy, a to kolumny, a to manifestacje, gdzie ludzie są zamaskowani. W tej chwili w ruchu nie przeważają ludzie 50-letni, tylko... Znaczy może i przeważają, bo ta młodzież się nie garnie, ale jeśli ta młodzież jednak jest, no to zależy na swoim bezpieczeństwie, żeby nie być skancelowany, jak to się teraz mówi, tak? Nie mieć jakichkolwiek problemów prawnych w szkołach, czy gdzie tam sobie zaczynają ewentualnie swoją karierę zawodową. Więc próg wejścia tak naprawdę jest bardzo niski. To problemem jest to, żeby tych ludzi w jakikolwiek sposób zainteresować i do nich doszedł, bo sam próg wejścia nie jest problemem według mnie. Bo te rzeczy nie kosztują nic oprócz po prostu chęci dołączenia, zainteresowania się. Ale to są ludzie aktywni, a my mówimy o fanach. Nie ma tego... No tak, ale ja pamiętam parę lat temu, jak jeszcze byłem w ONR-ze, że była tam grupa sympatyków bodajże, była stworzona grupa dla członków, była grupa dla kandydatów, którzy mieli dopiero zostać tymi członkami, czyli już byli w tym okresie przejściowym, ale była też stworzona grupa dla sympatyków, czyli ludzi, którzy nie chcieli się jakby angażować mocno, nie mieli powiedzmy czasu, ale mogli, nie wiem, wspierać jakąkolwiek zrzutką, żeby albo mieli jakieś kontakty, żeby mógł cokolwiek załatwić. Więc jednak ta grupa była prób niższa, prób wejścia był jak najbardziej niski. Dalej mi się wydaje, że jest niski, bo nikt nie wymaga od każdego, żeby łatwo miał pewną na samym wejściu. Natomiast problemem jest to, żeby do tych ludzi dotrzeć, a ten problem będzie się tylko i wyłącznie pogłębiał, dlatego że media jakby nas nie bardzo chcą pokazywać. To jest jedna rzecz. Ja też pomagałem Bąkiewiczowi w tym robieniu mediów narodowych te lata temu. Ale to też jest problem tego, że to jest na jakiejś platformie, która to zbanuje. Jest masa tego problemu, tak naprawdę to dotyczy. Kto te media miałby dzisiaj prowadzić? Bo tak naprawdę tych ludzi nie ma. Ale zobaczmy na tych kanałach. Na kogo robimy te media? Sztuk się nie ukazuje, bo tak naprawdę tam ani nie ma kto pisać, a to jest jedna rzecz, a druga rzecz, nie ma komu nawet tego czytać. Czyli zainteresowanie. No ale musisz przyznać, że NR był zrobiony wzorcowo. Biorąc pod uwagę te środki, niewielkie środki, były zrobione. Z tego nie oszedł, więc tego nie przyznam. No nie, no, ale biorąc pod uwagę to, jak się swego wypromował, był naprawdę zrobiony dobrze. No. Wypromował się, bo bardzo dobrze wypromował. Była taka koniunktura wtedy, powiedzmy. Strzelił. Nie było tęczowej torby, tylko był rotmistrz Torpilecki na koszulce, więc ci ludzie mieli coś tam, żeby docierało, że się tym interesowali. Natomiast czy był zrobiony wzorcowo? Nie, bo gdyby był zrobiony wzorcowo, to prawdopodobnie tą popularność tamtego czasu przekupił w coś większego. Także dzisiaj te struktury nie byłyby bardzo mizerne, tylko byłyby jakoś bardziej rozrośnięte i miały ewentualnie swoje wydarzenia, powiedzmy są te kierunki jako internetowy, ale mogłoby to pójść dużo dalej. Pamiętam, że ukazywał się Narodowy Horyzont w formie pisemnej, ale tych numerów ukazało się bodajże 2. Pierwszy zerowy startowy i następne 2. I rozpłynęło się, bo tak naprawdę był problem z dystrybucją tego gdziekolwiek, żeby ktoś to wziął od nas i kupił. A druga kwestia to, żeby komukolwiek się chciało to kupić, skoro sami nacjonaliści oczy bolą od czytania tak naprawdę. To o czym my tu rozmawiamy, skoro my sami nie dajemy przykładu dla tego hermetycznego kręgu. To jak możemy dać przykład komuś, kto widzi taką kolumnę, skoro ci ludzie, którzy są w tej kolumnie, sami nie potrafią wywrzeć na sobie presji i na swoich kolegach, żeby oprócz krzyknięcia hasła raz do roku cokolwiek z tym zrobić. Bo skoro taka kolumna gromadzi 200 osób, to nie rozumiem dlaczego chociaż część tych ludzi nie potrafi pisać albo czytać, powiedzmy. Tu jest problem. Jak ci ludzie mogą toczyć? Tych ludzi trzeba, najpierw ludzi trzeba zainteresować. Próg wejścia jest niski, tylko trzeba zainteresować ludzi, którzy mogliby cokolwiek zrobić. Albo z tych ludzi, którzy jeszcze są i się nie obrazili, nie pozakładali rodzin, nie mają jakikolwiek czas na to, to starać się z nich coś wykrzesać tak naprawdę. Bo ludzie, którzy potrafią pisać, jeszcze są. Ludzie, którzy potrafią tworzyć jakiekolwiek media, montować filmy czy coś tego typu, to są jeszcze, a zaraz ich nie będzie. Pamiętam, że jakby zmiany chociażby w tym ONR-ze dochodziło do zmian kadrowych, kiedy to starsze pokolenie tych ludzi odeszło, a przyszli nowi, to pojawił się problem taki, że kadry zostały niewyszkolone, nie było komu objąć danych stanowisk, bo ci ludzie nie wiedzieli, czym się mają zajmować i to wszystko zaczęło siadać. Brak kształcenia kadry, tu jest problem. A teraz nawet nie ma kogo kształcić, bo tych kadr tak już nie będzie, bo tych małolatów już nie ma. Chcąc nie chcąc, jest bardzo mało osób młodych, reszta to są ludzie już albo w takim wieku, że się tym nie zajmą, a reszta to jest taka, która będzie zakładała rodzinę i nie ma komu przekazać dalej pałeczki. Ale teraz te rządy paradoksalnie mogą nam pomóc. Paradoksalnie, no bo może być opór ogólnonarodowy i na rzecz nie wiadomo, czy Konfederacja tego nie przejmie. No tak, to jest to, co w tym momencie, w którym wtedy byśmy te środowisko narodowe było dużo większe,
a teraz zostały niedobitki, no to nie wydaje mi się, żeby te niedobitki miały w tej chwili tyle siły, żeby potrafiły wewnętrznie wchłonąć daną grupę, jakąś większą grupę osób. I nawet jeśli to w jakikolwiek w tej chwili w sensie może pomóc, że ci ludzie przyjdą do tego ruchu i tam zostanie przez, powiedzmy, do następnych wyborów jakaś część, to jeśli następne wybory, powiedzmy, znowu dojdzie do wymiany, to znowu dojdzie do takiego łagodzenia Polaków, kupienia ich w tym czy tamtym, ludziom się oderce chodzenia tu, tam. Zresztą formy jakichkolwiek nacjonalizm działa, czyli w formie jakichś marszów czy pikietek, naprawdę ludziom się przyjadły, bo ile można chodzić na obchody żołnierzy w jakiejś wsi. Bo można pójść raz, drugi, trzeci, bo to jest atrakcyjne, bo jest nowe, ale nie po raz 11. Też by się już nie chciało jechać 11 raz, usłyszeć, jak ktoś tam przez godzinę się wypowiada i pojechać do domu. No chodźmy szczerze. A ci ludzie, którzy tutaj funkcjonują, którzy zetknęli się z tą ideą narodową, będzie którą ona była na fali popularności, no to już widzieli to, do czego jesteśmy zdolni i gdzie to się nie przykuło dalej tak naprawdę. No to nie ma niczym zainteresować. Więc ci, co zostali, powinni w jakikolwiek sposób ponadorganizacyjny skupić się na tym, żeby coś wytworzyć. A wydaje mi się, że tych osób już jest na tyle mało, że już wewnętrzne wojny indywidualne pomiędzy grupami, czy już indywidualnie pomiędzy danymi osobnikami, się już chyba zatarły. Już nie ma powoli kto z kim walczyć w środku. W każdym środowisku zawsze musi się znaleźć przysłowiowy Żyd, żeby było na kogo zgodzić, ale tu już nie ma nawet na kogo zgodzić. Już jesteśmy tak małym środowiskiem, że zaraz będziemy tym krajem, w którym nacjonalizm nie ma. A to, co będzie rozumiane jako nacjonalizm, to będzie konfederacja. To będzie szlak w Antonie Dziurki. Pojechać autobusem i tu przyjść. Gdzie jest problem, że nikt więcej nie przyjdzie oprócz grupy ludzi, która tutaj jest? Czemu nie dostawiamy krzesła z drugiej strony? Nie kosztowało nas to dużo, żeby ogłosić, że jest takie spotkanie. Może dlatego, że sami nacjonaliści często w nacjonalizm nie wierzą. No taka jest prawda, że nacjonaliści często, będąc nacjonalizmem wiele lat, po prostu przestają wierzyć w to jako coś realnego, co może coś dać. Przestają wierzyć w zwycięstwa. No tak. Jakbykolwiek to zwycięstwo nie miało się zawierać w danym fakcie, to rzeczywiście nie wierzą w to, że ten nacjonalizm coś da. No i potem się pojawia masa innych opcji, prawda? Zwłaszcza, że dzisiaj mamy piątek po południu, to wiadomo, że sobie coś znajdzie na piątek po południu. No i może dlatego jest tak mało tutaj osób. Ja też uważam, że to nie wiem, to 20 tak osób, no chyba nie ma. To jest jak na drugie miasto liczebnie w Polsce. No nie wiem. Już trzecie. Okay. No ale tak, no mam wielu znajomych. Interesują się sportem, nie lubią emigracji, przeciwni są temu, co robi Tusk. Identyfikują się z nacjonalizmem, ale ich dostali zaproszenia, ale ich tu nie ma. Po prostu. Ich tu nie ma i to wszystko. No właśnie, to jest bardzo niski. Bardzo niski, skoro są to twoi znajomi. No czyli powinniśmy już fazę zakolegować. A większość mieszka na Redzkini, tu jest Karol. Więcej pytań nie ma. O co chodzi z tym problemem? Czyli kwestia zainteresowania. Czy to było tylko takie hasło? No problem jest bardzo niski. To ma się co oszukiwać. To nie leży problem w progu, czy problem leży w samych nacjonalistach. W ich działaniu, czyli w siedzeniu i scrollowaniu. Ale wszystko się teraz przenosi, zauważ, do internetu. No tak, ale do tego internetu, żeby coś tworzyć, to też trzeba poza scrollowaniem. Chociaż czasami ktoś kleje głupie plakaty, wydaje mi się, że szkoda jest na przykład drzewa na to, bo taka forma raczej trafi do małej ilości osób. No, ale... Nie neguję ogólnie samego działania, natomiast kurczę, no nie wiem. Znaczy, jeżeli mówimy o filmach, czy tam jakimś scrollowaniu, żeby dać rej do ludzi, no to żeby coś mieć do scrollowania, zaprezentowania. Też trzeba zrobić, zmontować, mieć na to jakiś pomysł na więcej niż dwa filmiki i to wrzucić, więc to też wymaga jakiejś tam pracy, nie wiem, prosty film jakiś tam zrobiony na iCloudzie. I to też w dużej mierze przy użyciu już narzędzi AI, no to są 3 do 6 godzin. Czyli te 3 do 6 godzin trzeba zainwestować. No a patrząc na to, ile my tych materiałów faktycznie na poziomie wypuszczamy. Ja nie wiem, czy to, co robi Nikos, jest na poziomie, bo ja tu jestem kompletnie niemerytoryczną osobą w tym temacie, nieobiektywną. Natomiast to jest niewielka, tak. No, na przykład, ja tu nie chcę krytykować, ale większość dużych organizacji u nas narodowych nie ma na przykład rozwiniętych kanałów YouTube. To jest jakby dzisiaj na takim taką oczywistością, tak? Już tam nie mówię o TikToku, bo to można się zastanawiać, czy to jest miejsce dla nas, chociaż ja uważam, że tak. Czy tam, nie wiem, Instagramy, nie Instagramy. No, ja mówię, jest chlubny wyjątek,
czyli właśnie ONR-owy Twitter, ale ja tam też często właśnie a propos tej rozpoznawalności nas jako ludzi o określonych poglądach często czytam, że nie wiem, ONR coś napisze o Rosji i nagle w komentarzach, o kurczę, to ONR nie lubi Rosji, nie lubi Putina. Nagle się ludzie dowiadują, że prawda, ONR ma nastawienie antyimperialistyczne w stosunku do Moskwy. Ja pamiętam, jak zrobiliśmy spotkanie z redaktorem Maciejewskim, który napisał świetny reportaż z wojny na Ukrainie. I on potem zamieścił film z tego, z takim komentarzem, że no, byliśmy u narodowców, czy tam wczoraj u narodowców, ale takich normalnych, co nie lubią Putina. No przecież większość wszystkie organizacje narodowe w Polsce, nacjonalistyczne, no, nie pałają miłością do Władimira Władimirowicza, nie? No niestety tak jesteśmy rozpoznawani. Troszeczkę głośniej. Swego czasu byłem, no nie w bliskich, ale w jakichś relacjach koleżeńskich z Adamem Śmiechem. Jak wy postrzegacie to środowisko? On moim zdaniem odjechał. On czy oni, tak? Adam Śmiech to jest teraz myśl polska. No tak. To, wiadomo, jak można myśl polską postrzegać. Znaczy ja na to patrzę bardziej przez pryzmat historii, tak? To znaczy, no ja uważam siebie za szeroko rozumianego narodowca. Nie byłem nigdy de facto członkiem żadnych organizacji narodowych. Od początku lat 90. tam udzielałem się jako taki wolontariusz w Związku Żołnierzy NSZ-u, tutaj Łodzi, jak istniał jeszcze, to kilkanaście lat temu przeszło. Tak się rozwiązał, czy tam wymarł. Natomiast moim zdaniem ja zawsze byłem antyrosyjski, znaczy nie tyle antyrosyjski, co znaczy obawiam, znaczy mam złe skojarzenia z historii, jeśli chodzi o postrzeganie państwa rosyjskiego. Natomiast no, moim zdaniem to, co właśnie myśl Polska, która z tego co wiem, troszeczkę w dziwnych okolicznościach przyjęła, znaczy środowisko, które w dziwnych okolicznościach przyjęło tytuł, odpływa, tak? No ale tam trzeba spełnić trzy kryteria. Kochać Rosję, być antynatowskim, nienawidzić Ukrainy. Jeżeli te trzy kryteria spełniasz, to pasujesz do myśli Polski. I tam są tak, endokomuna, tam są prawdziwi, nawet część osób ma stalinowskie poglądy, tam są korwiniści. W zasadzie niewiele, tam też są korwiniści, tam w zasadzie niewiele łączy. Poza tymi trzema punktami, to w myśli polskiej masz pełen przekrój ludzi. A tam są poganie, tam są katolicy, tam wszyscy. Tam naprawdę te trzy takie geopolityczne, jak się spełnia kryteria, to do myśli polskiej pasuje. Ja wiem, bo mówię, to jest bodajże z 2020 czy 2019, tak zadałem się, to jednak on się wypowiadał na właśnie tych kwestiach, o których powiedziałem, że myślałem, to jest taki, nie wiem, moim dologiem trochę tego pisma, tak? Ale tam są tak, zwolennicy PRL-u, no i tam oni wspólnie piszą z korwinowcami, no tam bardzo niespójna jest ich ta myśl. No chyba, że do tych trzech punktów ograniczymy, no to tak. Nie wiem, mi ciężko powiedzieć coś na temat myśli polskiej więcej niż to, co powiedział Piotrek. Nie śledzę ich, mam dość krytyczne podejście. Mi się wydaje, że tam w dużej mierze to jest problem takiego przeideologizowania, gdzie w pewnym momencie ta ideologizacja, zwłaszcza oparta na niechęci do Zachodu, zaczyna stawać w opozycji do własnej racji stanu i do własnego interesu narodowego, do zwykłej rzeczywistości. To znaczy szuka się na siłę przeciwwagi dla tego Zachodu, więc tym musi być Rosja, więc skoro Zachód jest zepsuty, to Rosja jest oczywiście orędownikiem normalności, prawda, i chrześcijaństwa. I skoro NATO jest złe, no to Rosja musi być wspaniała i tak dalej. I doprowadzamy no niestety do sytuacji, gdzie się staje po stronie państwa, które Polsce grozi bronią jądrową. No, są pewne rzeczy, na których się nie robi, tak? Nie wybraliśmy sobie, cytując zespół Brutto, miejsca na mapie. Żyjemy tu, gdzie żyjemy, jesteśmy częścią tej kultury i tego sojuszu, którego jesteśmy. I czy nam się to podoba, czy nie, no, sytuacja jest taka, jaka jest, a naszym interesem jest dobrobyt Polaków. No, ci Polacy żyją na Zachodzie, tak. Czy nam się to podoba, czy nie, jesteśmy częścią kultury Zachodu. Więc jeżeli stajemy wobec tej kultury, to po stronie
państwa, które jest wrogiem tego Zachodu od dobrych kilkuset lat, no to moim zdaniem to już jest takie właśnie przeideologizowanie, taka zbytnia konsekwencja, bym powiedział. Ale oni nawet krytykują projekty gospodarcze, które godzą w interes Rosji, typu przekop Mierzei Wiślanej, czy militarne zakup Abramsów. Tam jest takie skrzydło, może nie wszyscy, nie mówię, że wszyscy, ale wszystko, co tylko stoi w sprzeczności z Rosją, od razu jest krytykowane. Polecam mi grupę internetową, ja tam wchodzę raz na dwa miesiące ze swojego takiego konta, patrzę, co oni tam piszą. No właśnie są mniej więcej tego typu rzeczy, tak? Rzeczy, które po prostu moim zdaniem jawnie stoją wskroś czy przeciw polskiej racji stanu. Mam jeszcze taką uwagę, bo tutaj podkreślałeś obniżenie, czy niski próg wejścia. Ja nie wiem. Już to, po wypowiedzi kolegi to już nie jestem pewien. To znaczy ja uważam, że to jest trochę no też niebezpieczne. Znaczy w sensie takim, że mogą wejść w struktury, czy brać udział w jakichś tam zgromadzeniach czy wydarzeniach organizowanych przez struktury na jakieś osoby nieodpowiedzialne. To po pierwsze, więc nie no, tak jak w polskich realiach, to ktoś się nawali, przyjdzie i tam zacznie. No, uważam, że tutaj jednak no, powinna być jakaś, nie wiem, nie chcę użyć słowa wybiórczość, ale jakiś taki, jakiś minimalny chociaż weryfikacja tych potencjalnych chętnych. A mam też taki... To jest słuszne, co tutaj kolega zauważył, bo trzeba pamiętać, że ten wysoki próg wejścia, jeżeli można to tak w ogóle nazwać, nie jest tak wysoki bez powodu, ponieważ on był... istnieje pewna hermetyczność środowiska nacjonalistycznego, a to ze względu na często na to, żeby nie zostać zinfiltrowany, powiedzmy sobie szczerze. No tak, tylko najpierw musimy wyjść z tą ideą. Bo jeżeli tak, do ludzi nie... A propos do tego uwagi, co chcesz powiedzieć, z tym wychodzeniem z ideą i to, co padło już tutaj, a propos popularyzowania popularności przez pana Rewolnowskiego i tego śmiesznego grubasa. No więc co chcemy, promować nacjonalizm przez memy i nagle odciąć później ziarno od plew, na bazie memu budować sobie to, bo w dużej mierze w tej chwili ludzie albo biorą tą wiedzę, którą mają taką codzienną, to albo z samego nagłówka, tak naprawdę linku, albo z memów biorą, czy z jakichś innych TikToków, czy krótkich filmów. No i co teraz chcemy zamieścić, tak naprawdę za postacią memów dotrzeć do powiedzmy do młodzieży, czy do tej starszej młodzieży. A co jeśli na przykład nie uda się nam tego przekuć i zamienimy sobie ideę narodową w memy? A z drugiej strony, czy idea narodowa, a grupy lewackie czy lewicowe, no wydaje mi się, że jednak one mogą sobie dużo bardziej na to pozwolić, bo u świadomego człowieka, który zdaje sobie sprawę, że nie ma 64 płci, to jednak te wszystkie ich wybryki mogą być potraktowane jako swego rodzaju żart. No wiadomo, że ktoś ma się zakręcić i to wciągnie, ale mimo wszystko tutaj, no z czego będziemy sobie żartować? Żeby ktoś jednak został na dłużej, a żeby nie zrobić sobie z tego z całej idei mema. Ja bym chciał powiedzieć, że czy z tego chcemy, czy nie, tak się dzieje. Są ludzie, którzy to tworzą, są ludzie, którzy to wrzucają i oni nie są w żaden sposób powiązani z nikim, ani kontrolowani, ani w żaden sposób to nie jest kanalizowane. To się i tak dzieje. I tak są ludzie, którzy to publikują. No tak, natomiast wydaje mi się, że to, o czym mówimy, to są rzeczy, które są publikowane nastawione na bardziej antylewicowe, powiedzmy, memy, krótkie filmiki i tak dalej, żeby wykryć ich po prostu głupkowatość. No a w drugą stronę jakby to miało zadziałać? Znaczy w sensie to jest dobrze, tylko jakby to miało zadziałać, żeby ludzie łączyli to na przykład z nami? No, musiałoby to pochodzić z jakiegoś rozpoznawalnego źródła albo może jakiś symbol, który by jednoczył i był możliwy każdemu to zaakceptować. To nie był Krzysztofiński, który w większości ludzi... Bo wykryć lewaków nie jest chyba, to może zrobić zwykły kowalski, który ma trochę oleju w głowie. Tak naprawdę sobie zdaje sprawę z takich podstawowych rzeczy, po tych płci czy wszystkich innych dziwas. Niekoniecznie musi go zaprowadzić do nas. Ja mam jeszcze taką uwagę, to też Kastrowacą, który to panowie powiedzieli. Też właśnie mówicie o próbu wejścia, czy o różnych tam działaczach.
gwiazdą, ale na leży był Breni, Tomasz Breni. On tam rzeczywiście chyba także Brzeska jest, tak? Czy nie pamiętam jakiegoś raz. Zresztą wiem, że kandydował do Rady Miejskiej. No rzeczywiście udało mu się zabrać kilkaset głosów. No. Ale do czego zmierzam? No, w moich oczach na przykład troszeczkę dał plan, jak został szefem tego IPN, wiadomo, w okolicznościach, no i później jak tam wyciągnięto mu te różne zdjęcia, jak on się właśnie od tego odcinał. To znaczy, wiecie panowie, ja jestem raczej osobą, która no, nie jest przesadnie umięśniona, nie tam w różnych takich ustawach nie bierze udziału. Natomiast jeżeli ktoś przez kilkanaście lat udziela się w organizacji no, czy patriotycznej, czy nacjonalistycznej, a później twierdzi, że to w sumie to już on o tym z tego wyszedł, wydorosiał i tak dalej, to też troszeczkę to kompromituje się u nas prosto. Ja tutaj powołam tam, podam inny przykład, bardziej jaskrawy. To Tomek właśnie Szczepański mówił, to wiele lat temu, jeszcze raz spotkał, jak przyjechał do innej organizacji, tutaj do Łodzi, o osobie Mateusza Piskorskiego, związanego bardzo ze środowiskiem, który później, jak przed do samoobrony i był nawet zastępcą Lepera, jeszcze nawet zanim został zastępcą Lepera, wypiął się na środowisko. Po prostu. Odciął się całkowicie. A kiedy samoobrona była wtedy przecież silną organizacją, była rozpoznawalna. Tak. I nawet zupełnie się odciął od tego, co, skąd wyszedł. Tak, tylko że można powiedzieć, że znaczy, no, tego nie chcę tłumaczyć, bo to nie jest facet z mojej bańki, ale że no, nie wiem, poczuł wiatr zmian, wiesz, polityki i tak dalej, i tak dalej. No, chciał coś na tym ugrać. Natomiast dla mnie na Ureniu, który kilka lat wcześniej, tam dwa czy trzy lata temu brał udział w obchodach leży na Górze Świętej Anny organizowanych przez ONR. Znaczy, żeby była jasność, dla mnie w polskich realiach podnoszenie prawej dłoni czy prawej ręki w geście, jak to się mówi, samicie żyńskim, no jest troszeczkę nietrafiony pomysł, tak? Ja uważam, że jednak 99% polskiego społeczeństwa będzie to utożsamiało raczej z wydarzeniami II wojny, a nie będzie, mało kto będzie starał się doszukiwać takich wzorców sprzed 2000 lat, czy tam 1700 lat. Niestety, natomiast uważam, że to jest troszeczkę dał plan, tak? Bo jeżeli by, okej, okay, no, tak uważałem, mam taki światopogląd, takie poglądy, uważam, że jest to słuszne, cała reszta go krytykuje, ale facet no, jakby broni sam tego, co robił przez kilkanaście lat, że później się zaczął kajać, że było to takie sens, zwłaszcza, że biorąc pod uwagę, że w momencie, kiedy sprawa się rozlała, a kiedy mleko się rozlało, to właściwie było wiadomo, że zostanie pożarty, że PiS dorzuci na pożarcie. I to nie miał już nic do stracenia, mógł powiedzieć wprost, że oczywiście przepraszam, jeżeli ktoś się poczuł dotknięty, no ale że było to nawiązanie do gestu polskich narodowców przed wojny i nie było to żadne propagowanie i tyle, prawda? Tak czy inaczej by go wywalili, no ale tak jak ktokolwiek mówi, przynajmniej by zachował całą tą twarz. A tu jeszcze chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, czy może dwie, a propos tego progu wejścia, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie chodzi o to, że mamy obniżyć próg wejścia w tym sensie, że przyjmować każdego patusa, który nie umie czytać i pisać. Nie chodziło, mówiąc o progu wejścia, o takim emocjonalnym progu wejścia, kiedy człowiek widzi coś i czuje, że może być tego częścią i na ile on się może z tym zidentyfikować, tak jak to właśnie kolega wspomniał o tych kibicach, którzy zobaczyli tam ONR-owców i nawet to popierali, bo ja nie mówię, że ktoś, kto tego progu wejścia nie osiąga, nie popiera. Wręcz przeciwnie, że popiera coś, ale czuję, że właśnie to nie jest moja bajka, że właściwie to ja do tego nie należę, to są jacyś ludzie, którzy się znają, to jest jakaś hermetyczna grupa, ja to popieram, bo oni dobrze mówią, mają dobre hasło chłopaki, to każdy na marszu słyszy takie teksty, słyszy je w życiu codziennym, ale w gruncie rzeczy nie wchodzą, nie są z nami zainteresowania. Co do memów, no, bądźmy szczerzy, memy są narzędziem walki politycznej. Donald Trump już w roku chyba 16, tak, pokazał Jeroen Haltraj, że te memy są do wykorzystania i stworzenie pewnego nawet odrębnego nurtu tych memów, czyli weszła i było pewne postacie, które zostały zagarnięte przez te memy, czyli Żaba, Pepe, tak, no, stały się elementem walki. I tym sposobem, ja nie mówię, że to jest coś, czym mamy edukować nas
naszych działaczy, samych siebie, a jeżeli mówimy o tak zwanych normikach, którzy nigdy nacjonalistami afirmatywnie nie będą, no to tak, to memy mogą być narzędziem politycznym, takich narzędziem politycznym może być 100 innych elementów. Znaczy jest zagrożenie, że zamienimy naszą ideę w memy. No memy tak czy inaczej są elementem życia w sieci, tak? Z tym się spotyka każda osoba, która funkcjonuje publicznie, że albo robi memy, albo oni robią memy, albo te memy jakimś zrobione sama wrzuca, tak? I to nie jest jakby w tym momencie chyba jakiś nowy moment, to też nie jest zagrożenie, no bo przed tym zagrożeniem stajemy wtedy autentycznie wszyscy. No. Jest jeden człowiek, który rzeczywiście moim zdaniem na tych memach i generalnie memizacji się przypalił, to znaczy Korwin-Mikke. To znaczy on rzeczywiście z polityka, który miał jakiś tam elementarny poziom 15 lat temu takiego, powiedzmy, bycia miarodajnym, stał się rzeczywiście memem, tak? Stał się tym przysłowiowym Ozjaszem Goldbergiem i w tym momencie nie wiem, czy jeszcze ktoś tak sensownie go bierze jako polityka. Zresztą chodzi mi o to, że w tej chwili nie ma co się powiedzieć, że ten nacjonalizm nie jest dosyć silny. Nie jest. I nie stawiam go w żadnym wypadku na równi z lewicą, powiedzmy, nie? To jest zupełnie inne stanowisko, które powiedzmy, no nie przystoi pewne rzeczy mimo wszystko w porównaniu do tej drugiej grupy. Tak bym to nie chciałbym, żeby to po prostu zostało też zmienione na drogę w tym wszystkim, nie? Tak, że taki standard tego wszystkiego musi być jednak. Dobrze, no zadam Ci proste pytanie. Czy uważasz, że przykładowo przystoi nam robienie memów z Mai Staśku? Jeżeli wypowiedzi, które niejednokrotnie są... Jako organizację? Ciężko mi powiedzieć. Na przykład, żeby wrzucić to, nie wiem, na Telegrama, na Instagrama. Jako indywidualne osoby, żeby sobie gdzieś tam tworzyć jako profile, powiedzmy, które mogą być różno powiązane ideowo, gdzieś ktoś może to połączyć. Natomiast nie wiem, czy byłoby to sensowne robić to z głównych kont organizacyjnych. Żeby to wyglądało poważnie, normalniejszego człowieka, nie dla 16-letniego. Ale w jakiś sposób dopuszczasz, że w jakimś tam kanale te memy się mogą pojawić z naszej strony. Czyli... No tak, natomiast wydaje mi się, że to pole jest już na tyle zagospodarowane przez twórców, którzy niekoniecznie z nami muszą sympatyzować. Bo żeby nie sympatyzować z lewicą, trzeba być od razu nacjonalistą. No tak, to ale słuchajcie, zobaczcie, jak działają korporacje. Weźmy w korporację Volkswagena. Marka Volkswagen, Seat, Skoda i Audi są bardziej elitarne i są takie, no powiedzmy, powszechne dla ludu. Może my też powinniśmy tak robić. Może powinny być marki powiązane, że ludzie wiedzą, że to jest niby to samo, ale puśćmy linię prostszą i linię platinum. Jeden produkt dla każdej grupy, każdy dostaje inny produkt. Dokładnie o tym mówię. To się chyba nawet jakoś nazywa fachowo. Tagowanie, Grzesiek powiedział, ale to było jeszcze była jakaś inna nazwa. No. Targetowanie, dokładnie. No tak, tylko o czym byśmy w tej chwili rozmawiali? O powołaniu nowej organizacji, która miałaby zrzeszać ludzi takich... No ogólnie o zasadach, wiesz, ogólnie. Jak sam powiedziałeś, takich normic, czyli zwyczajnych ludzi nieprzesiąkniętych, powiedzmy, żadnym ruchem aktywizmem ideologii, tylko takich zwykłych ludzi, którzy mieliby jakieś tam zacięcie patriotyczne, powiedzmy. Czy to były tak naprawdę takie kanały nośne naszych informacji, bo czym dzisiaj jest... Tylko to wszystko miesiące są zagrożenia, przepraszam, tylko to wszystko miesiące są zagrożenia w postaci, to już zostało przerobione, no kurczę. Tak, słuchajcie... Ruch Narodowy został tam podziany z Młodzieży Polskiej, ale został już powołany z ONR, który się na to wykolegował tak naprawdę. To wszystko już zostało powołane, wszelkie takie twory zostały już powołane. Były już próby i wydaje mi się, że to wszystko spaliło. No. My jako nacjonaliści wytwarzamy szereg, nazwijmy to, produktów. Wykład to jest jakiś produkt. Spotkanie to jest jakiś produkt. Książki, gazety to jest jakiś produkt. Tak, nacjonalistyczna kolumna to jest też jakiś produkt w postaci eventu, wydarzenia. Nie? Wszystko to jest jakiś produkt i my musimy dostarczyć produkt, który po prostu odpowiada na potrzeby rynku. Odpowiada na potrzeby rynku i jakby promuje naszą ideę. Tak, trafia do ludzi. To znaczy tutaj padła kwestia, tutaj powiedziałeś, że tutaj gdybyś chciał budować taką elitarność, ale mi się ta elitarność bardzo podoba. Ale wiesz, nie wiesz, musisz, żeby tą elitę wytworzyć, to co ta struktura piramidy, to musisz mieć z czego. Czyli tam grupka skrawanie, no. Część ludzi odpadnie, ale możesz tam naprawdę
są wielu ludzi świetnych, wielu ludzi, którzy będą się idealnie nadawali. Jeżeli tym ludziom nie przedstawisz idei, to ich nie będziesz miał. Na przykład był, bo z czegoś musisz wytworzyć tą elitę. Był ten 2016 i zobaczcie, nacjonalizm się sprzedawał dla mas. Sprzedawał się dla mas na przykład właśnie przez te koszulki patriotyczne z bohaterami, z bitwami. To był produkt dostępny dla mas. Z jednej strony, a z drugiej strony były elitarne, coraz bardziej elitarniejsze produkty. Na przykład Marsz Niepodległości to był produkt, event, mniej dostępny dla mas, ale także dostępny dla mas. Potem były bardziej takie elitarne rzeczy, książki, spotkania, wykłady, były inne produkty, tylko bardziej to była bardziej wąski kręg. Znaczy sam sukces Jabłońskiego pokazuje, że rozpoznawalność i nazwijmy to nośność swojego produktu pozwala osiągnąć dużo. No tak, tylko te produkty się już przejadły. Ale on osiągnął sukces. Się przejadły. Marsz Niepodległości został też nieprzykuty. To wszystkie rzeczy, które już były, już próbowaliśmy. Nie udało się tego wszystkiego przekuć w coś dalej, więc albo będziemy robić znowu koło i w coraz mniejszym gronie, a Jabłonowski robi patoswimy. Co zaczniemy robić patoswimy? Bo nie próbowaliśmy tego. To jest nisza, której nie wykorzystaliśmy. Patoswimy. Więc będziemy robić patoswimy? Nie, nie będziemy. A co będziemy robić? Nowe media? Mogę być podjął próby. I co, będziemy odtwarzać to jeszcze raz to samo? To się nie uda. No będziemy się kręcić w kółko w takim wypadku. To znaczy tam było z tym Jabłonowskim. To chyba Sendecki powiedział, tam oni się pokłócili, że Kamraci i Jabłonowski to był produkt, nie użył słowa produkt, ale to była organizacja dla debili. No coś tak powiedział, to się powiedział prawdę, akurat wyjątkowo. Powiedział prawdę, czyli prawdopodobnie oni tworzyli już w tym założeniu kamratów, że to ma być dla takich idiotów, którzy, nie wiem, w szkole mu nie szło, a tutaj nagle się dowiadują, że nie wiem, ziemia jest płaska, no i mówi, no nie, bo jednak to ja miałem rację, a nie ta suka, przez którą siedziałem drugi rok w tej samej klasie. No i to tak działa. Czyli to było to po to, było zrobione. Nie mówię, żebyśmy to robili, ale no, wyjdźmy do szerszego gronu. No bo zobaczmy, jak działa ten sok buraka, który jest. Memy dla Januszy ze starych filmów, a pomiędzy tymi memami link do wydarzenia. To jest właśnie ta nośność, którą oni mają. Nie trzeba tak naprawdę, trzeba zaciekawić ludzi, jeżeli będą zaciekawieni, to może klikną wtedy. To już jest początek ich drogi. I my tego nie mamy. To jest marka. To jest jedna rzecz, a druga to jest taka, że te wszystkie grupy, które były wymienione, związki zawodowe, stowarzyszenia lokatorskie, grupy ekologiczne, od zwierzaków, futną wąsy, które gotują, to większości są to ci sami ludzie, którzy po prostu się przypadają w tych samych grupach i stowarzyszeniach. Warto byłoby rozważyć, żeby ludzie, którzy siedzą sobie w ONR-ze w jakiej jednej grupie i gdzieś tam na boku sobie, nie wiem, są jakieś grupy od ASG i sobie strzelają, żeby ci ludzie poszli taką taktyką, mentry złączyli, jak to mówił Trocki, żeby ci ludzie wchodzili do różnego rodzaju grup i tam próbowali przekabacać na naszą stronę kolejce tych ludzi, no bo to wydaje się dosyć dużo bardziej sensowne, nie? Skoro tamci ludzie potrafią mieszać się w różnego rodzaju, są jakimiś tajemnych organizacjach, powiedzmy, nie? A tutaj ludzie są w jednej organizacji, której za bardzo nie dają nic z siebie. To powinni gdzieś jeszcze sobie wstąpić. Skoro myślimy o związkach zawodowych, no to dlaczego ludzie nie idą dlaczego nacjonaliści nie wchodzą do związków zawodowych? I w tych związkach zawodowych nie robią takiej kreciej roboty, jak powiedzmy. A może tam założyć swój. A może założyć swój, jak zmiana Piskorskiego. Tak, ale tu już parę lat temu był poruszany taki na forum taki temat. Ktoś miał taki związek zawodowy właściwie do oddania. Nie, bo to jest bardzo dobre. I nikt się nie pokwapił, żeby go przyjąć. Nie było tyle osób, nie było w sumie zasady chętnych. Więc w momencie, którzy są jacyś chętni już, bo żeby stworzyć ten związek, to też potrzeba jakieś tam ilość osób, no to nawet niech będzie ta jedna osoba w jakimś mieście, niech sobie pójdzie do takiego związku i zacznie ten związek tych ludzi w ten związku powoli kształtować. No zmiana, pamiętam. Zamiast tworzyć rzeczy od podstaw, które będą bardzo pochłaniały pieniądze, będą bardzo pochłaniały czas, to ktoś musi się bardzo mocno nad tym zaangażować, bo to lepiej już pójść do czegoś, co jest zrobione i starać się to zrobić. Ale jest jedna wada tego rozwiązania. Ten związek nie jest kojarzony z nami, a my chcemy się promować. Tak, ale to jest raczej zaleta niż wada, dlatego że to, co chcemy promować, już jest okraszone pewnego rodzaju łatką, natomiast dużo lepszym byłoby czysty szyld. Dla wielu tych ludzi, którzy widzieli ten sukces Marszu Niepodległości i tych lat, i
którym to się wszystko budowało i tej walki z migrantami i tak dalej, i tak dalej, no to oni sobie zdarzyli już wyrobić zdanie o nas, mają już nas zakatalogowanych w poszczególnych szufladkach, jesteśmy umetkowani tak, a nie inaczej. Tak samo jesteśmy umetkowani już przez służby, przez media, to wszystko już jakby, to będzie robienie tego kółka tak naprawdę, będziemy się kręcić w kółko, bo już to wszystko raz przerabialiśmy, my albo chcemy odtwarzać to od początku, tylko z coraz mniejszym kadrą, albo zaczniemy robić, działać w czystych szyldach, a wydaje mi się, że dużo lepsze byłoby działanie w czystych szyldach, które już są, niż tworzenie pod podstaw czegoś, bo to nie ma na to siły, trzeba mieć siły na zamiary. No fajnie, że mówisz o tworzeniu mediów, no jasne, trzeba robić media, tylko gdzie będziemy tworzyć, na Facebooku, który nas zwaruje? Czy co? Czy będziemy tworzyć nowy portal, który nie wypalimy już? Nowy nie wypali, to jest rzeczywiście. Nowe portale mogą nie wypalić, prawdopodobnie już nie wypalą, bo to trzeba byłoby mieć nie wiadomo jak wielkie nakłady finansowe. Ja sam powiedziałem, że te nakłady finansowe na Solidera są bardzo mierne, żeby nie mówić, że są tragiczne w porównaniu do zbiórek, które prowadzą nasi oponenci, na jakiejkolwiek cenie. Wystarczy wejść na te crowdfundingowe strony, żeby zobaczyć, jak ktoś stwierdza, że nagle chce zostać kobietą i dostaje 6000 zł. Przecież były takie przypadki, ten Margaret, który jest facetem tak naprawdę, który został zdefraudowany, co się dalej stało, nikt nie podniósł żalu. Ktoś wziął pieniądze, przytulił i tyle. To nie ma co tworzyć od podstaw rzeczy, bo nie ma siły. To jest taka debata o niczym. To debatujemy, żeby stworzyć coś nowego i co z tym wyjdzie. Ty masz na to czas prywatnie? Żeby wrócić teraz do domu i nawet nie mówię o zdolnościach, żebyś miał wiedzę techniczną, żeby tworzyć strony albo montaż filmu. No to wiem, że czym się możesz zajmować pobieżnie, z pasji jakieś filmy tworzysz, edytujesz czy cokolwiek z nimi robisz. No ale masz tyle czasu, żeby pójść do domu i to robić? W sobotę może masz, w niedzielę może sobie znaleźć, ale codziennie, żeby na tym przysiąść. Nie ma, to trzeba być już gdzieś... Człowiek się nie młodnieje, ma swoje też inne rzeczy. Wiele osób ma rodzinę. Niski próg wejścia to w razie tak rozumiany powinien być atutem nie dostępu do nas, tylko naszego dostępu gdzieś, żeby tam się dostać. Ja nie w żaden sposób nie warunkowałem tego, jak powinny... Wszystkim, co powiedziałeś, zabrakło mi jasnej recepty, bo można rozumieć, że receptą jest... Powiedziałeś, co nie funkcjonuje, czyli muszę zrozumieć na logikę, że receptą byłoby odwrotne działanie. Czyli robisz to, co... Czyli robisz to, żeby to funkcjonowało, tylko jak to zrobić? Bo powiedzieć sobie A jest łatwo, natomiast jak to wszystko wdrożyć w życie? Oczywiście, ja w żaden sposób nie warunkowałem tego, czy my mamy robić coś od podstaw, chociażby już ten związek zawodowy, czy raczej wchodzić w jakiś związek zawodowy i tam starać się tworzyć swoją tak zwaną frakcję, czy przyjmować to i za jakiś czas, wiesz, mieć swoją mocną grupę ludzi w danym miejscu. Tylko powiedziałem, że my w ogóle takich miejsc nie mamy. I takie sytuacje były, że pewne osoby na przykład próbowały w takie związki zawodowe wchodzić i no jest łatwiejsze, bo łatwiej jest wejść w coś, co już istnieje, ma określone zasady i procedury funkcjonowania i ty przychodzisz, że tak powiem, już na gotowe i zaczynasz swoją robotę, w czymś, co już jest i... Zmiana profilu do danego miejsca jest dużo łatwiejsza niż od podstaw wszystkich. Dokładnie, niestety. I ja w żaden sposób tego nie neguję. I tylko chodzi o to, że my tego właściwie, jak sam przyznałeś, nie robimy. Znaczy wiesz, tak przed wojną na przykład sanacja funkcjonowała, że ona wchodziła w masę różnych stowarzyszeń sportowych, ekonomicznych, charytatywnych. Wpuszczała tam, wiesz, miałeś, nie wiem, klub kolarski, 20 osób. Nagle do tego klubu zapisywało się 40 osób, które były ludźmi sanacji i przyjmowali ten związek. Tam, kolarzy, nie wiem, kurczę, zbieraczy znaczków, kurczę, wytwórców piwa, czy nie wiem, rzeźników, nie? I takie życie społeczne było, powiedzmy, że oczywiście sanacja miała gigantyczny zasób ludzi, to jest jakby inna rzecz, więc tutaj pewnie trzeba wybrać sobie jeden, dwa taki temat, gdzie możemy działać. Ale zwracam też uwagę, że przykładem na przykład Franka Piaseckiego dosyć skutecznie, przy dosyć nikłych zasobach ilościowych, może bardziej wartościowych, znaczy jakościowe zasób ludzi, bo przecież oni kilka organizacji, czy związkowych, czy młodzieżowych, za sanacji. Jednak oni chcą użyć słowa zdominowania, kontrolowania w pewnym okresie czasu przez Rostowskiego, ten ruch Młodej Polski. Tak, ale za sprawą Wolty grupy pułkowników zostali wypieprzeni na kopach, de facto. Ruch Młodej Polski został odebrany. Aczkolwiek ja nie neguję samego pomysłu, to znaczy ja jestem bardziej niż pewien, że przedwojenni narodowcy po znaku NR nie mieli innej drogi niż dogadywanie się z Rowem Skrzydłem Sanacji.
No to dla mnie jest oczywiste. Po prostu nie było siły na, czy jakby perspektywy na jakąkolwiek inną formę bycia u władzy. To jest to, co nas powinno docelowo interesować, bycie u władzy. Więc jak najbardziej. No, ja przypomnę, że jeżeli tak dobrze pamiętam liczby, to Falanga w samej Warszawie miała chyba 5 tysięcy osób, tak? Nie. Ale miała też... 800 do 1000. Nie. No to w Warszawie mieli wtedy więcej ludzi niż mamy w całej Polsce dzisiaj. No tak, ale trzeba też mówić, że byli rozproszeni po innych organizacjach względu na delegalizację. Tak, dokładnie. No to jest inna... Mówimy o jednej grupie, ale musimy brać pod uwagę, że ludzie byli... A to gdzieś w SRK, a to gdzieś w Polskiej Partii Faszystowskiej, a to gdzieś, a to tam. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, jak to... Pamiętajmy też, że to jeszcze tylko jedną rzecz dodam, że jak mówimy o przedwojennym narodowym radykalizmie, to cały czas, nie wiem dlaczego, mamy taką manię zapominania o największej w historii polskiej organizacji nacjonalistycznej, czyli Obozie Zjednoczenia Narodowego. Tam była największa liczba narodowych radykałów. To była partia nacjonalistyczna, jedyna chyba partia nacjonalistyczna, która rządziła de facto Polską. Liczyła, oczywiście ja wiem, że miała możliwości administracyjne, ale liczyła 4 miliona ludzi nawet, według niektórych wyliczeń. Więc program polityczny był jak dla mnie w 100% narodowo-radykalny, co przyznaje nawet Jacek Majchrowski w swoim opracowaniu o tej organizacji. Więc nie wszyscy narodowi radykałowie musieli być w Falandze czy w WNR, że mogli być właśnie w związku zawodowym, tak, to się nazywało Praca Polska, a mogli być w Jutro Pracy, Jana Hopego, o którym tu wspomniałem, mogli być w Ozonie, mogli być w szeregu organizacji kulturowych. I to tak naprawdę, ja myślę, że te 5 tysięcy to jednak jest bliższe, bo wystarczy spojrzeć, ile osób było w tym cyrku Zalewskich, tak? Na spotkaniu tym słynnym. A tam było chyba 4 do 5 tysięcy. Ja wiem, że na pewno byli spoza Warszawy, no ale zakładam, że jednak spoza Warszawy nie było ich więcej niż 20%. Tak jak tutaj poruszacie temat przyciągnięcia ludzi. Czyli ja mówię, znaczy cofając się wstecz, jak przedwojenny ONR wpływał na oddziaływał. Mieli wyspecjalizowane komórki ukierunkowane na pracę wśród robotników. Szczególnie w Warszawie, Łodzi, Wilnie, Krakowie, Poznaniu. Tak? Nie mówię, że w jakichś tam miastach powiatowych. Wiadomo, że człowiek, który miał skończone przed wojną pracownik jakiś, nie wiem, 4 klasy, to nie był jakimś wielkim ideologiem. Tak? Może mu pewne hasła odpowiadały. Takie hasła, nie wiem, no, nie lubimy Żydów, bo tam nas gnoją, tak? I on to postrzegał tak, jak jego rozum na to pozwolił. Natomiast oni docierali do tych mas. I przecież na pewno wiecie o tym, że bojówki ONR-u, no, mimo że nie były przecież, no, Warszawy podejrzewam, że to było kilkaset osób, składając się głównie jak z robotników, były w stanie przeciwstawić się i zarówno główką komunistyczną, jak i PPS-u, które teoretycznie były liczniejsze. Czy robotników, czy studentów, to jest, jakbym powiedział, otwarta dyskusja, bo przecież jednak uważał ONR przede wszystkim organizacją młodzieżową, studencką. No jednak przedwojenny klimat akademicki był taki, że ONR to był i w ogóle prawica narodowa, no bo też mieliśmy Młodzież Wszechpolską, mieliśmy Związek Młodych Narodowców, to pewnie było 40%, drugie 40% to była sanacja, a pozostałe komuchy i Żydzi. To tak się więcej rozkładało, prawda? Przy czym sanacja, zwłaszcza w latach 30. często miasto z narodowcami współpracowała, no właśnie, żeby tych chociażby komunistów lać, którzy w latach 30. zaczynali pewne jednak wpływy uzyskiwać. A my niestety mamy ten problem, że my nie mamy w tym momencie żadnego podjazdu do środowiska akademickiego i nasze wejście jakiekolwiek, nawet przez próby tworzenia jakichś struktur na uczelniach studenckich, no to jest w ogóle kartołomne, moim zdaniem, zadania. Natomiast ja się zgadzam jak najbardziej. Naszym celem powinno być to, żeby naszymi działaczami, sympatykami, ludźmi, którzy się do nas odwołują i na nas jakby patrzą, powinni być dzisiejsi robotnicy, czyli pracownicy oraz prekariat. Czyli była, przyszła lub obecna klasa średnia, którą w Polsce może być właściwie cokolwiek, dyskusja trwa, co to jest. No i prekariat, tak? Czyli ci ludzie, którzy nie są pewni swojego miejsca zatrudnienia i mają zazwyczaj elastyczne formy pracy poniżej swojego wykształcenia. Się jak najbardziej z tym zgadzam.
minutę. Słuchajcie, to mamy salę na 2 godziny, na tym byśmy dzisiaj zakończyli. Dziękuję bardzo za przybycie. Dzięki, czołem Wielkiej Polsce. Czołem.